Wydawnictwo Insignis przedstawia Walter Isaacson Leonardo da Vinci Przekład Michał Stronkow, Czyta Filip Kosior Najważniejsze postaci Cezar Borgia Około 1475 do 1507 Włoski wojownik, nieślubny syn papieża Aleksandra VI Pierwowzór bohatera księcia Machiavelego przez krótki czas chlebodawca Leonarda. Donato Bramante 1444-1514. Architekt Przyjaciel Leonarda opracował projekty katedr w Mediolanie i Pawi, a także bazyliki świętego Piotra na Watykanie. Katerina Lippi około 1436-1494. Wcześniej osierocona wiejska dziewczyna z okolic Vinci matka Leonarda a później żona Antonia di Piero del Vacca noszącego przydomek Akatabriga. Karol II Amboise de Chaumont 1473 1511 Francuski namiestnik Mediolanu w latach 1503 1511 patron Leonarda Beatrice d'Este 1475 1497 Pochodząca z jednego z najznamienitszych włoskich rodów żona Ludwika Sforcy. Izabela d'Este, 1474-1539. Markiza Mantui, siostra Beatrycze. Przez długi czas usiłowała nakłonić Leonarda do namalowania jej portretu. Francesco di Giorgio Martini, 1439-1501. Artysta, inżynier i architekt. Pracował wraz z Leonardem nad projektem wieży mediolańskiej katedry, a później towarzyszył mu w podróży do Pawi. Przetłumaczył dzieło Witruwiusza i narysował wersję człowieka witruwiańskiego. Franciszek I. 1494-1547. Król Francji od roku 1515. Ostatni patron Leonarda. Papież Leon X. Jan Medyceusz. 1475-1521 Syn Wawrzyńca Medyceusza Wybrany na papieża w 1513 roku Ludwik XII 1462-1515 Król Francji od roku 1498 Rok po wstąpieniu na tron Podbił księstwo Mediolanu Niccolo Machiavelli 1469-1527 Florencki dyplomata i pisarz. W roku 1502 posłował do Cezara Borgi i zaprzyjaźnił się z Leonardem. Julian Medyceusz. 1479-1516. Syn Wawrzyńca. Brat papieża Leona X. Rzymski patron Leonarda. Wawrzyniec Medyceusz, zwany Wspaniałym. 1449-1492. Bankier, mecenas sztuki i faktyczny władca Florencji od 1469 roku aż do swojej śmierci. Francesco Melci, około 1493 do około 1568. Mediolański szlachcic, zamieszkał z Leonardem w roku 1507. Został jego przybranym synem i spadkobiercą. Michał Anioł. 1475-1564. do 1564. Florencki rzeźbiarz. Rywal Leonarda. Piero Da Vinci. 1427-1504. Florencki notariusz. Ojciec Leonarda. Nie poślubił matki swego pierworodnego syna. W późniejszych latach był czterokrotnie żonaty i doczekał się jeszcze jedenaściorga dzieci. Andrea Salai. Właściwie Gian Giacomo Caprotti. Tida Oreno 1480-1524. Uczeń Leonarda, mając 10 lat, zamieszkał z Leonardem, który nadał mu przydomek Salai, czyli Mały Czort. Ludwik Sforza 1452-1508. Od roku 1481 sprawował faktyczną władzę w Mediolanie. Zasiadał na tronie księstwa Mediolanu od 1494 roku, aż do obalenia przez Francuzów w roku 1499. Patron Leonarda. Andrea del Verrocchio około 1435-1488. do 1488. Florencki rzeźbiarz, złotnik i malarz. Właściciel pracowni, w której Leonardo terminował w latach 1466-1477. Środki płatnicze we Włoszech w roku 1500. Dukat był złotą monetą bitą w Wenecji. Floren był złotą monetą bitą we Florencji. Obie monety zawierały 3,5 grama złota. A zatem w roku 2017 każda z nich miałaby wartość około 138 dolarów amerykańskich. Za życia Leonarda jeden dukat lub jeden floren wart był około 7 lirów albo 120 soldów, czyli monet wykonanych ze srebra. Główne okresy życia Leonarda: Vinci 1452-1464, Florencja 1464-1482, Mediolan 1482-1499, Florencja. 1500-1506 Mediolan 1506-1513 Rzym 1513-1516 Francja 1516-1519 Wstęp. Potrafię także malować. Kiedy Leonardo da Vinci przekraczał wytrącający z równowagi próg 30 roku życia napisał list do władcy Mediolanu. Wymienił w nim powody, dla których książę na Mediolańskim dworze powinien dać mu zatrudnienie. Do tej pory Leonardo odnosił pewne sukcesy jako malarz we Florencji, ale miał kłopoty z ukończeniem zlecanych mu prac i szukał nowych wyzwań. W pierwszych dziesięciu akapitach listu zachwalał swoje umiejętności inżynierskie, w tym projektowania mostów, dróg wodnych, armat, wozów pancernych i budynków użyteczności publicznej. Dopiero na koniec, w jedenastym akapicie, wspomniał o tym, że jest również artystą. Także w dziedzinie malarstwa potrafi wykonać wszystko, co tylko możliwe. Napisał. O tak, potrafił. Stworzył dwa najsłynniejsze w historii sztuki obrazy. Ostatnią Wieczerzę i Monalise. Ale w swoich własnych oczach był w takim samym stopniu malarzem, co inżynierem i naukowcem. Z radosną pasją, która niekiedy graniczyła z obsesją, studiował anatomię, ornitologię, optykę, botanikę, geologię, hydrologię, badał skamieniałości i wymyślał nowe rodzaje broni. W ten sposób stał się archetypem człowieka renesansu, inspiracją dla wszystkich wierzących, że nieskończone dzieła natury, jak ujął to sam Leonardo, tworzą całość, w której da się rozpoznać cudowne prawidłowości. To dzięki umiejętności łączenia sztuki z nauką, której ikoną stał się człowiek witruwiański, rysunek przedstawiający mężczyznę o idealnych proporcjach, z rozpostartymi rękami, wpisanego w okrąg i kwadrat, dziś uznajemy artystę za najbardziej twórczego geniusza w historii. Naukowe poszukiwania stanowiły napęd dla jego sztuki. Ściągał skórę z twarzy nieboszczyków, by znaleźć mięśnie odpowiedzialne za poruszanie kącikami ust, a potem namalował najsłynniejszy uśmiech na świecie. Badał ludzkie czaszki, sporządzał szkice kości i zębów, na których pokazywał kolejne warstwy tkanek, by w końcu namalować świętego Hieronima na pustyni i jego wychudzone ciało w agonii. Zagłębiał się w matematyczne zawiłości optyki, opisał, jak promienie świetlne padają na rogówkę, a następnie, malując ostatnią wieczerzę, stworzył magiczną iluzję zmiennych perspektyw. Dzięki studiom nad światłem i optyką, Nauczył się posługiwać cieniowaniem i perspektywą w sposób, który pozwolił mu tworzyć na dwuwymiarowej powierzchni obiekty robiące wrażenie trójwymiarowych. Sprawienie, by ciało namalowane na płaskiej powierzchni wydawało się wypukłe i oddzielone od tejże płaszczyzny, pisał Leonardo. To pierwszy i najważniejszy cel malarza. W dużej mierze to właśnie dzięki jego pracom umiejętność oddania przestrzennej głębi na obrazie stała się największą innowacją renesansowej sztuki. W późniejszym okresie życia badał naukowe zagadnienia kierowane jedynie radosnym pragnieniem poznania tajemnic stworzenia. Kiedy próbował znaleźć odpowiedź na pytanie dlaczego niebo jest niebieskie, nie robił tego po to, żeby móc lepiej namalować obraz. Jego ciekawość świata była bezinteresowna, motywowana wewnętrznie i zachwycająco obsesyjne. Nawet gdy podejmował najśmielsze intelektualne wyprawy, nauka nigdy nie stanowiła przedsięwzięcia zupełnie oderwanego od sztuki. Obie dziedziny karmiły jego pasję, która nie była niczym innym, niż pragnieniem zdobycia całej dostępnej wiedzy o świecie, w tym także o miejscu człowieka na Ziemi. Szanował naturę. Jej pełnię i harmonię widział w wielu różnorodnych zjawiskach na większą i mniejszą skalę. Notatniki zapełniał szkicami pukli kręconych włosów, a także wodnych i powietrznych wirów, obok których zapisywał matematyczne formuły definiujące spirale. Gdy na zamku w Windsorze oglądałem przyprawiającą o zawrót głowy i lekki oczopląs serię rysunków zatytułowanych Potop, którą Leonardo stworzył pod koniec życia, zapytałem kustosza Martina Claytona, czy jego zdaniem Da Vinci zaliczał je do dorobku naukowego, czy może raczej artystycznego. Nie zdążyłem nawet wypowiedzieć tego pytania w całości, gdy uświadomiłem sobie, jak bardzo jest ono głupie. Nie sądzę, żeby Leonardo dokonywał takich rozróżnień, odparł Clayton. Postanowiłem napisać tę książkę, ponieważ przykład Leonarda da Vinci lepiej niż jakikolwiek inny pokazuje nam, że kluczem do innowacji, wyobraźni i geniuszu jest umiejętność łączenia różnych dyscyplin nauki i sztuki humanistyki i techniki. A właśnie ta idea była tematem przewodnim moich poprzednich biografii. Benjamin Franklin, podmiot moich minionych zainteresowań, był Leonardem Da Vinci swojej epoki. Chociaż nie odebrał żadnej formalnej edukacji, dzięki własnemu wysiłkowi stał się pełnym polotu erudytą, najlepszym naukowcem, wynalazcą, dyplomatą, pisarzem i strategiem biznesowym Ameryki w wieku oświecenia. Eksperymentem z latawcem dowiódł, że błyskawica to wyładowanie elektryczne i wynalazł piorunochron, za którego pomocą można takie zjawisko okiełznać. Lista jego wynalazków obejmuje m.in. dwuogniskowe okulary, piec bezdymny, a także instrumenty muzyczne. Poza tym odkrył i opisał prąd zatokowy, a na był jednym z pionierów typowo amerykańskiego szorstkiego poczucia humoru. Albert Einstein, ilekroć w pracach nad teorią względności natrafiał na trudny do rozwiązania problem, sięgał po skrzypce i grał utwory Mozart'a, co pomagało mu ponownie dostroić się do kosmicznych harmonii. Ada Lovelace, którą opisałem w książce o innowatorach, łączyła poetycką wrażliwość swojego ojca, lorda Byrona, z zamiłowaniem do matematyki, jakie przejawiała matka. Pozwoliło jej to m.in. przewidzieć powstanie komputera ogólnego przeznaczenia. Steve Jobs. Wieńczył prezentację nowych produktów slajdem, na którym widniał znak symbolizujący skrzyżowanie technologii i sztuk wyzwolonych. Leonardo był jego bohaterem. Dostrzegał piękno zarówno w sztuce, jak i w inżynierii, stwierdził Jobs. To właśnie umiejętność łączenia tych dwóch dziedzin uczyniła go geniuszem. Tak, Leonardo był geniuszem. Szalenie pomysłowym, namiętnie ciekawym świata i niesłychanie twórczym w rozlicznych dziedzinach. Niemniej. Powinniśmy ostrożnie używać słowa geniusz. Rzecz w tym, że przyklejenie mu tej etykietki paradoksalnie umniejsza jego dokonania, sugerując nadnaturalną proweniencję zdolności. Ten błąd popełnił chociażby Giorgio Vasari, szesnastowieczny artysta i jeden z pierwszych biografów Leonarda. Czasem jedna osoba w nadprzyrodzony sposób zostaje obdarzona przez niebiosa urodą, wdziękiem i talentem w takiej obfitości, że wszystko, co taka osoba robi i tworzy, należy uznać za dar Boga, a nie za dzieło ludzkiego rozumu i umiejętności. Tymczasem geniusz naszego bohatera był na wskroś ludzki, nabyty dzięki woli i ambicji. W przeciwieństwie do Newtona albo Einsteina, nie otrzymał wdarze od Boga czy też od natury wybitnego umysłu o mocy przetwarzania informacji tak ogromnej, że my, zwykli śmiertelnicy, nie jesteśmy w stanie nawet sobie tego wyobrazić. Nie odebrał też niemal żadnego formalnego wykształcenia. Ledwo radził sobie z czytaniem po łacinie i z pisemnym dzieleniem. Jego geniusz był innego rodzaju, takiego, jaki jesteśmy w stanie pojąć i jaki może być dla nas wzorem do naśladowania. Opierał się na cechach i umiejętnościach, które każdy z nas może w sobie rozwijać, to znaczy na ciekawości świata oraz uważnej obserwacji. Leonardo posiadał też niezwykle żywą, nieskrępowaną wyobraźnię, niejednokrotnie prowadzącą go na granice świata fantazji. To kolejna cecha, którą warto zarówno pielęgnować w nas samych, jak i rozbudzać w naszych dzieciach. Wyobraźnia odgrywała ogromną rolę we wszystkim, czym Da Vinci się zajmował. W przygotowywanych przez niego przedstawieniach teatralnych, w planach zmieniania biegu rzek, w projektach miast idealnych i maszyn latających. Krótko mówiąc, przenikała niemal każdy aspekt jego aktywności na polu sztuki oraz inżynierii. Dobrym przykładem jest list do księcia Mediolanu, napisany w czasie, gdy wynalazki Leonarda z zakresu inżynierii wojskowej istniały głównie w jego głowie. W początkowym okresie Rola Leonarda na Mediolańskim dworze polegała zresztą nie na konstruowaniu nowych broni, tylko na tworzeniu opraw widowisk i spektakli. Nawet w szczytowym momencie kariery większość jego wizjonerskich projektów machin wojskowych i latających nie znajdowała praktycznego zastosowania. Z początku wydawało mi się, że ta skłonność do puszczania wodzy fantazji stanowiła wadę wynikającą z niedostatecznej pracowitości i braku samodyscypliny. Sądziłem, że to właśnie dlatego Leonardo tak często porzucał niedokończone dzieła sztuki i naukowe traktaty. Do pewnego stopnia faktycznie tak było. Wizja bez realizacji to tylko mrzonka. Z czasem jednak nabrałem przekonania, że zdolność artysty do zacierania granicy między rzeczywistością a fikcją, niczym w opracowanej przez niego malarskiej technice sfumato, która polega na rozmywaniu konturów, stanowiła tak naprawdę podstawowe źródło jego kreatywności. Talent usycha, jeśli nie padnie na żyzną glebę wyobraźni, a Da Vinci potrafił w twórczy sposób łączyć wyobraźnię z umiejętnością obserwacji i to właśnie sprawiło, że stał się jednym z największych innowatorów w dziejach ludzkości. Punktem wyjścia podczas pracy nad tą książką nie były dla mnie wspaniałe dzieła sztuki Leonarda, tylko notatki, jakie po sobie pozostawił. Moim zdaniem nie ma lepszego sposobu, by zyskać wgląd w umysł tego wyjątkowego człowieka, niż sięgnąć po jego notatniki. Ponad 7200 stron wypełnionych zapiskami, szkicami, a niekiedy zwyczajnymi bazgrołami. Fakt, że zachowały się aż do dzisiaj, stanowi kolejny dowód na to, jak znakomitym nośnikiem informacji jest papier. Wciąż możemy przeczytać to, co zapisano na nim pięć wieków temu. Szanse, że za kolejnych 500 lat to samo będzie można powiedzieć o dzisiejszych tweetach, są raczej niewielkie. Na szczęście dla nas Leonardo nie mógł sobie pozwolić na marnowanie papieru i wykorzystywał każdy centymetr kwadratowy na rysunki oraz wykonywane pismem lustrzanym zapiski, które mogą się wydawać przypadkowe i chaotyczne, ale dają pewne wyobrażenie o łańcuchu skojarzeń tego twórczego umysłu. Matematyczne obliczenia sąsiadują ze szkicami przedstawiającymi młodego Szelmę, przyjaciela Leonarda, z rysunkami ptaków, latających machin, rekwizytów teatralnych, wodnych wirów, zastawek serca, groteskowych ludzkich głów, aniołów, modeli syfonów, łodyżek roślin, przepiłowanych czaszek, ze wskazówkami dla malarzy, z notatkami na temat optyki i budowy oka, z opisami broni, bajkami i zagadkami, a także studiami do obrazów. Każda strona jest świadectwem niezwykłej rozległości interdyscyplinarnych zainteresowań. Z każdej wyłania się zachwycający obraz umysłu i grającego z naturą. Notatniki Leonarda to wspaniały przykład nieposkromionej ludzkiej ciekawości, a zarazem klucz do lepszego poznania osoby, którą historyk sztuki Kenneth Clark określił najbardziej ciekawskim człowiekiem w historii. W notatnikach można natknąć się na rozmaite perełki – do moich ulubionych należą listy spraw do załatwienia. Jedna z nich, sporządzona podczas pobytu w Mediolanie w latach 90. XV wieku, stanowi spis rzeczy, których Da Vinci pragnął się nauczyć: dokonać pomiarów Mediolanu wraz z przedmieściami brzmi pierwsza pozycja na liście. Przyświecał temu praktyczny cel, który zdradza jeden z kolejnych wpisów: Narysować Mediolan. Inne punkty pokazują, że Leonardo nieustannie szukał okazji do kontaktu z ludźmi, od których mógłby się czegoś nauczyć. Spytać mistrza arytmetyki, jak wykonać kwadraturę trójkąta. Wypytać bombardiera Giannina o mury wieży w Ferrarze. Spytać Benedetta Protinariego, jak flamandowie radzą sobie z poruszaniem się po lodzie. Znaleźć mistrza hydrauliki i poprosić go o wyjaśnienie, jak naprawić śluzę, kanał i młyn pływający. Upomnieć się o wyniki pomiarów słońca obiecane przez Francuza, maestra Giovanniego Francesco. Głód wiedzy Leonarda był nienasycony. Takie listy rzeczy, których chciał się nauczyć i które zamierzał zrobić, sporządzał przez cały czas, rok po roku. Niekiedy wyznaczał sobie zadania polegające na obserwowaniu obiektów lub zjawisk, którym większość z nas rzadko poświęca czas i uwagę, przeprowadzić obserwacje nogi gęsi. Gdyby była ona zawsze rozłożona albo zawsze złożona, stworzenie nie byłoby w stanie się poruszać. Czasem pytał się o sprawy tak powszednie, jak to, dlaczego niebo jest niebieskie, że nikt się nad nimi nie zastanawiał. Dlaczego ryba w wodzie porusza się sprawniej niż ptak w powietrzu, podczas gdy powinno być odwrotnie? Ponieważ woda jest cięższa i gęstsza od powietrza? Najciekawsze ze wszystkich pytań i zadań, jakie sobie stawiał, są te, które wydają się całkowicie przypadkowe któregoś razu polecił sobie na przykład opisz język dzięcioła. Kto u licha niszego, nizowego dochodzi do wniosku, że chciałby się dowiedzieć, jak wygląda język dzięcioła. Jak to w ogóle sprawdzić? Nie była to wiedza potrzebna Leonardowi do namalowania obrazu, ani nawet do lepszego zrozumienia, jak latają ptaki. A jednak zapragnął się tego dowiedzieć a my będziemy mieli okazję się przekonać, że język Dzięcioła to całkiem fascynujący temat, który Leonardo chciał zgłębić i opisać, ponieważ był sobą. Zawsze ciekawy, głodny wiedzy, pełen zdumienia i zachwytu nad otaczającym go światem. Na miano najdziwniejszego zapisku zasługuje chyba ten Co niedziela chodź do sauny, aby oglądać nagich mężczyzn. Możemy sobie wyobrazić, dlaczego Da Vinci chciał odwiedzać saunę. Mogły za tym przemawiać zarówno powody natury estetycznej, jak i anatomicznej. Ale czy naprawdę musiał przypominać sobie o tym na piśmie? Kolejny punkt na liście brzmi: Nadmuchaj płuca świni i zaobserwuj, czy zwiększają swoją objętość, wszerz i wzdłuż, czy jedynie wszerz. Jak stwierdził Adam Gopnik, krytyk sztuki z The New Yorkera, Leonardo był dziwny, był największym z dziwaków i nic na to nie poradzimy. By zmierzyć się z tymi wszystkimi kwestiami, postanowiłem napisać książkę, która opierałaby się przede wszystkim na rękopisach Leonarda. Najpierw odbyłem pielgrzymki do miejsc, gdzie przechowywane są oryginały notatników do Mediolanu, Florencji, Paryża, Seattle, Madrytu, Londynu, a także do zamku w Windsorze. Postąpiłem zgodnie z zaleceniami samego Leonarda, który radził rozpoczynać badanie każdego problemu od sięgnięcia do źródeł. Ten, kto może udać się do źródła, nie ma potrzeby czerpać wody z dzbana. Poświęciłem też wiele czasu na lekturę niezliczonych naukowych artykułów i akademickich rozpraw poświęconych naszemu bohaterowi. Autorzy każdej z tych pozycji włożyli wiele lat wytężonej pracy w opisanie bardzo szczegółowych zagadnień. W ciągu kilku ostatnich dekad, zwłaszcza od odkrycia kodeksów madryckich w 1965 roku, poczyniono ogromne postępy w analizach i interpretacjach jego pism. Rozwój nowoczesnych technologii przyczynił się z kolei do uzyskania nieznanych wcześniej informacji na temat obrazów oraz technik malarskich artysty. Odkąd zagłębiłem się w treść pism i notaty Leonarda, zacząłem świadomie poświęcać więcej uwagi zjawiskom, na które dotąd nie zwracałem uwagi. Postanowiłem, że spróbuję patrzeć na świat tak, jak robił to on. Ilekroć zauważyłem promienie zachodzącego słońca padające na zasłony. Starałem się poświęcić chwilę na to, by przeanalizować sposób, w jaki cienie układały się na fałdach tkaniny. Starałem się obserwować, jak światło odbite od jednego przedmiotu subtelnie zabarwia cienie rzucane przez inne, a także jak połysk na gładkiej i lśniącej powierzchni zmienia położenie, gdy przechylam głowę. Spoglądając na drzewa, jedno rosnące w oddali, drugie bliżej mnie, próbowałem wyobrażać sobie linie perspektywy. Kiedy dostrzegałem wir na wodzie, porównywałem go ze skrętem loków. Gdy miałem trudność ze zrozumieniem jakiegoś matematycznego pojęcia, podejmowałem próby jego wizualizacji. Kiedy jadłem kolację w towarzystwie innych osób, wysilałem się, by zwracać uwagę i analizować związek zachodzący między ich gestami a emocjami. Zauważając cień uśmiechu na czyichś ustach, próbowałem domyślić się, jakie uczucia, myśli i emocje skrywa ta osoba. Nie, nie upodobniłem się przez to do Leonarda. Nie nabrałem jego przenikliwości, nie rozwinąłem w sobie też ani krztyny jego talentu. Nie byłem i nadal nie jestem w stanie stworzyć projektu szybowca, wymyślić nowej metody rysowania map i namalować monalisy. Potrzebowałem sporo samozaparcia, aby wykrzesać w siebie zainteresowanie językiem dzięcioła, ale nauczyłem się od artysty, że wyrobienie w sobie ciekawości świata i gotowości do zachwycania się zjawiskami i fenomenami, z jakimi mamy codziennie do czynienia. Może wzbogacić każdą naszą chwilę. Istnieją trzy najważniejsze źródła informacji na temat życia i twórczości Leonarda, spisane przez autorów niemal mu współczesnych. Pierwszym z nich był Giorgio Vasari. Malarz urodzony w 1511 roku, osiem lat przed śmiercią bohatera tej biografii, który napisał pierwszą w dziejach książkę poświęconą historii sztuki, żywoty najsławniejszych malarzy, rzeźbiarzy i architektów. Publikacja ukazała się drukiem w 1550 roku, a w roku 1568 opublikowano jej drugie, poprawione wydanie. Poprawki oparte były m.in. na przeprowadzonych przez Vasariego rozmowach z osobami, które osobiście znały Leonarda. Jedną z nich był jego uczeń Francesco Melci. Vasari, będąc florenckim szowinistą, najwięcej miejsca poświęcił omówieniu dorobku swoich dwóch rodaków. Leonarda, a zwłaszcza Michała Anioła, którym przypisał zasługę zapoczątkowania renesansu sztuki. To właśnie u biografa termin renesans po raz pierwszy pojawił się w druku. To, co Vasari napisał o Leonardzie, można by podsumować tak, jak Huckleberry Finn skwitował Marka Twina. Niektóre rzeczy zmyślił, ale na ogół przedstawił wszystko prawdziwie. Poza faktami znajdziemy u Vasariego także sporo plotek, upiększeń, konfabulacji i niezamierzonych błędów. Szkopu tkwi w tym, by rozpoznać, do której z tych kategorii zaliczają się poszczególne barwne anegdoty, jak choćby ta, że nauczyciel Leonarda, oszołomiony talentem ucznia, zdecydował się porzucić malarstwo. Anonimowy manuskrypt z lat 40. XVI wieku, zwany Anonimem Gadiano, od nazwiska rodziny, w której posiadaniu niegdyś się znajdował, zawiera sporo fascynujących szczegółów dotyczących artysty i innych ówczesnych florentyńczyków. Także i w tym przypadku niektóre z podanych przez anonimowego autora informacji, na przykład ta, jakoby Da Vinci mieszkał i tworzył razem z Wawrzyńcem Wspaniałym, mogą być zmyślone, ale wiele innych wydaje się zgodnych z prawdą. Choćby wzmianka o tym, że Leonardo lubił nosić różowe tuniki sięgające do kolan, mimo że ówczesne zwyczaje kazały nosić zdecydowanie dłuższe szaty. Trzecim z wczesnych informatorów na temat Leonarda jest Gian Paolo Lomazzo. Malarz, który po utracie wzroku zajął się pisaniem. Około 1560 roku Lomazzo napisał manuskrypt Marzenia i Dysputy, ale go nigdy nie opublikował. W roku 1584 wydał drukiem obszerny Traktat o Sztuce. Był uczniem malarza znającego osobiście Leonarda. Rozmawiał też z Melcim, który pobierał nauki u samego Da Vinci. Miał zatem dostęp do informacji z pierwszej ręki. W tekstach wspominał m.in. dość otwarcie o seksualnych preferencjach Leonarda. Inne, znacznie bardziej skąpe pisemne źródła na temat naszego bohatera stanowią zapiski dwóch współczesnych mu autorów – florenckiego kupca Antonia Biliego oraz Paolo Giovio, lekarza i historyka. W wielu tych wczesnych świadectwach wspominano o wyglądzie i osobowości Leonarda. Opisywano go jako mężczyznę niezwykle pięknego i pełnego wdzięku – Wspominano o muskularnej, znamionującej siłę fizyczną sylwetce, o złotych lokach spływających na ramiona i o tym, że zachowywał piękną posturę zarówno wtedy, kiedy w kolorowych ubraniach przechadzał się po mieście, jak i gdy jeździł konno. Leonardo był pięknie zbudowany i obdarzony wdziękiem, czytamy w anonimie. Był także doskonałym rozmówcą i miłośnikiem natury, słynął z tego, że z sympatią i delikatnością odnosił się i do ludzi, i do zwierząt. Wśród biografów Leonarda nie ma natomiast zgody co do wielu istotnych szczegółów. Już na początku moich poszukiwań odkryłem, że wiele z tego, co wiadomo o życiu artysty, od miejsca narodzin po okoliczności śmierci, uległo mitologizacji. Pozostaje tajemnicą lub co najmniej kwestią sporną. A całego mnóstwa rzeczy po prostu nie wiemy. Starałem się, według mojego najlepszego osądu, ocenić wiarygodność zebranych informacji, a później rzetelnie opisać kontrowersje i argumenty wszystkich stron. Najpierw ku mojemu zdumieniu, a potem zadowoleniu, odkryłem słabe strony Leonarda. Popełniał błędy. Wciąż zmieniał przedmiot swoich dociekań, strawił mnóstwo czasu na oganianiu się za rozwiązaniami matematycznych problemów, nie kończył obrazów, porzucił pracę między innymi nad pokłonem trzech króli, świętym Hieronimem na Pustyni i bitwą pod Angiari. W rezultacie istnieje dziś nie więcej niż piętnaście dzieł, których autorstwo można przypisać całkowicie lub głównie jemu. Chociaż przez współczesnych uważany był za człowieka delikatnego i przyjaźnie usposobionego, bywał też gniewny i niespokojny. Pozostawione notatki i rysunki są oknem, przez które możemy zajrzeć do jego rozgorączkowanego, obsesyjnego, pełnego inwencji, a czasem osiągającego szczyty euforii umysłu. Gdyby młody Da Vinci żył współcześnie, bardzo możliwe, że otrzymałby receptę na leki łagodzące zaburzenia nastroju i trudności z koncentracją. Nie trzeba być wyznawcą mitu artysty przeklętego, by zdawać sobie sprawę, jak szczęśliwym zrządzeniem losu było to, że Leonarda pozostawiono samemu sobie. Mógł walczyć ze swoimi demonami, przywołując smoki. Jedna z dziwacznych zagadek z notatnika artysty przybliży nam jego osobę: ogromna postać ludzkiego kształtu. Im bliżej podejdziesz, tym staje się mniejsza. Co to takiego? Odpowiedź. Cień rzucany nocą przez człowieka z pochodnią. Właściwie to samo można by powiedzieć o samym Leonardzie. Ja jednak uważam, że ludzkie słabości nie sprawiają wcale, że staje się postacią mniejszego formatu. Jego wielkość, ta prawdziwa i ta powiększona o cień sławy, i tak każe nam widzieć w nim olbrzyma. Upadki i dziwactwa sprawiają jedynie, że jest nam bliższy, pozwalają mieć nadzieję, że my również możemy go naśladować i dzięki temu jeszcze bardziej doceniamy jego triumfy. XV wiek należący do Leonarda, Kolumba i Gutenberga był stuleciem innowacji, poszukiwań i rozpowszechniania wiedzy za pomocą nowych technologii, czyli, mówiąc krótko, przypominał obecne czasy. Właśnie dlatego możemy się tak wiele nauczyć od Leonarda. Charakterystyczne dla niego łączenie sztuki i empirycznej wiedzy, nauk technicznych i humanistycznych, to wciąż aktualna recepta na kreatywność. Podobnie jak jego nieprzystawalność do społecznych wzorców. Da Vinci był leworęcznym homoseksualistą z nieprawego łoża, wegetarianinem. Miewał problemy ze skupieniem uwagi i od czasu do czasu zdarzało mu się wygłosić herezję. Florencja przeżywała w XV wieku rozkwit, ponieważ stanowiła azyl dla takich ludzi. Przede wszystkim jednak nieukojona ciekawość i pasja eksperymentowania Leonarda przypominają nam, że musimy wpoić zarówno sobie, jak i swoim dzieciom, nie tylko wiedzę, ale też przekonanie o konieczności podawania jej w wątpliwość. Musimy pamiętać o roli wyobraźni i tak samo jak utalentowani odmieńcy i buntownicy, mieć odwagę, by myśleć inaczej. Rozdział pierwszy dzieciństwo. Vinci lata 1452-1464. Da Vinci Leonardo da Vinci miał szczęście przyjść na świat jako nieślubne dziecko. Gdyby pochodził z prawego łoża, prawdopodobnie zostałby notariuszem. Był to zawód, którym prawowici pierworodni synowie w rodzinie jego ojca parali się od co najmniej pięciu pokoleń. Pierwsze udokumentowane wzmianki o przodkach Leonarda pochodzą z początku XIV wieku i dotyczą pra, pra pradziadka o imieniu Michele, notariusza z toskańskiego miasteczka Vinci położonego około 30 km na zachód od Florencji. Rozkwit gospodarki kupieckiej we Włoszech sprawił, że notariusze zaczęli odgrywać coraz istotniejszą rolę w społeczeństwie. Sporządzali umowy handlowe, akty sprzedaży ziemi, testamenty oraz inne dokumenty w języku łacińskim, często okraszane nawiązaniami do historii a także literackimi ozdobnikami. Z racji tego, że Michele był notariuszem, przysługiwał mu honorowy tytuł ser. W ślady ser Michelego da Vinci poszli syn, a następnie wnuk. Obaj prowadzili kancelarię notarialną, osiągając jeszcze większe sukcesy niż ich poprzednik. Wnuk ser Michelego piastował nawet stanowisko kanclerza Republiki Florenckiej. Kolejny potomek rodu, Antonio, wyłamał się z rodzinnej tradycji. Co prawda on również posługiwał się szlacheckim tytułem i poślubił córkę notariusza, ale najwyraźniej brakowało mu ambicji, która cechowała jego przodków. Przez większość życia utrzymywał się z dochodów z dzierżawy rodzinnych włości. Uprawiana przez dzierżawców ziemia przynosiła skromne plony w postaci wina, oliwy i pszenicy. Syn Antonia, Piero, okazał się bardziej rzutki od gnośnego ojca. Z powodzeniem prowadził działalność notarialną, początkowo w Pistoi i Pizie. W 1451 roku 25-letni Piero osiadł na stałe we Florencji. Na jednej z poświadczonych przez niego umów widnieje adres kancelarii. Mieściła się w Palazzo del Podesta, ówczesnej siedzibie sądu magistrackiego, obecnie Muzeum Narodowym Bargello, nieopodal Palazzo della Signoria, siedziby władz Republiki Florenskiej. Do klientów Piera należały m.in. pobliskie klasztory, a także florenska gmina żydowska. Co najmniej raz Piero świadczył usługi notarialne rodzinie medyceuszy. Podczas jednej z wizyt w rodzinnej posiadłości w Vinci, Piero wdał się w romans z niezamężną wiejską dziewczyną. Owocem ich związku był syn, który przyszedł na świat wiosną 1452 roku. Z tej okazji dziadek chłopca Antonio. Zrobił coś, co nie zdarzało mu się zbyt często. Sięgnął po pióro. Fakt narodzin potomka odnotował na ostatniej stronie kajetu, należącego z kolei do jego dziadka. 1452. W sobotę dnia 15 kwietnia, w trzeciej godzinie nocy, około dziesiątej wieczorem, urodził mi się wnuk, syn mego syna Piera. Nosi imię Leonardo. Antonio ani słowem nie wspomniał w zapisku o matce wnuka. Żadna wzmianka na jej temat nie pojawiła się ani w metryce urodzenia, ani w zapiskach dotyczących chrztu Leonarda. Dopiero ze sporządzonego pięć lat później dokumentu podatkowego dowiadujemy się, że miała na imię Katerina. Jej tożsamość przez długi czas pozostawała zagadką dla współczesnych historyków. Przypuszczano, że urodziła Leonarda mając dwadzieścia kilka lat. Niektórzy badacze spekulowali, że mogła być arabską lub chińską niewolnicą W rzeczywistości nazywała się Katerina Lippi I była szesnastoletnią sierotą z okolic Vinci Nasza wiedza na temat Leonarda wciąż nie jest kompletna Niektóre aspekty jego biografii nadal czekają na odkrycie Autorami jednej z rewelacji byli Martin Kemp, historyk sztuki z Oksfordu Oraz Giuseppe Palanti, badacz archiwów z Florencji Którzy w 2017 roku dotarli do nieznanych wcześniej dokumentów zawierających informacje na temat pochodzenia matki Leonarda. Dzięki temu wiemy już, że Katarzyna urodziła się w 1436 roku w ubogiej rodzinie chłopskiej. Osierocona w wieku zaledwie 14 lat, zamieszkała wraz z młodszym bratem u babki, która zmarła niespełna 12 miesięcy później, w 1451 roku. W lipcu tego samego roku Katarina nawiązała romans z 24-letnim Pierem Da Vinci, który był już wówczas osobą wpływową i majątną. Zawarcie przez dwoje kochanków Związku Małżeńskiego nie wchodziło w grę. Co prawda jeden z wczesnych biografów Leonarda określił Katarinę, mianem dziewczyny dobrej krwi. Jednak trzeba pamiętać o tym, że Piero i Katarina pochodzili z dwóch zupełnie różnych warstw społecznych. Co więcej, Piero prawdopodobnie był już wówczas zaręczony z przyszłą żoną Albierą, 16 córką uznanego florenckiego szewca, znacznie odpowiedniejszą partią dla notariusza z sukcesami. Ślub Piera i Albiery odbył się osiem miesięcy po narodzinach Leonarda. Możemy przypuszczać, że ich małżeństwo, korzystne pod wieloma względami dla rodzin obojga małżonków, zostało zaaranżowane, a wszelkie szczegóły, w tym wysokość posagu, ustrono zapewne jeszcze zanim Katerina urodziła syna. Niedługo po przyjściu na świat Leonarda, piero postanowił uporządkować sytuację życiową matki swego dziecka. Dzięki jego staraniom wyszła za mąż za pracującego dla rodziny Da Vinci prostego człowieka, który trudnił się uprawą roli, a także wypalaniem wapna. Mąż Kateryny nazywał się Antonio Di Piero del Vacca i nosił przydomek Catabriga, czyli awanturnik. Choć na szczęście nic nie wskazuje na to, by zasługiwał na to miano. Rodzinną posiadłość Vinci stanowił dom z niewielkim ogrodem położony w samym sercu miasteczka Vinci, u podnóża murów tamtejszego zamku. Niewykluczone, że to właśnie w tym domostwie urodził się Leonardo, choć istnieją przesłanki podważające taką hipotezę. Obecność ciężarnej, a następnie karmiącej piersią młodej wieśniaczki pod rodzinnym dachem Piera mogła być uznana za kłopotliwą, a nawet niestosowną. Zwłaszcza, że w tym czasie ser Piero negocjował z szacowną rodziną dziewczyny wysokość posagu przyszłej wybranki. Według innej wersji wydarzeń, przy której obstaje między innymi lokalna branża turystyczna, Leonardo przyszedł na świat w niedużym domu z szarego kamienia w gospodarstwie w wiosce Anchiano, oddalonej o niespełna 3,5 km od Vinci. Obecnie w tym budynku mieści się skromne muzeum poświęcone Leonardowi. Posiadłość, na której terenie miał urodzić się Leonardo. Od 1412 roku należała do rodziny Piera di Malvolto, przyjaciela rodu Vinci. Di Malvolto był ojcem chrzestnym Piera da Vinci, a od 1452 roku także jego nowonarodzonego syna Leonarda. Fakt ten uprawdopodobnia tezę, że chłopiec urodził się pod jego dachem. Oba rody od lat łączyły bliskie więzi. Dziadek Leonarda, Antonio, był swego czasu świadkiem przy zawieraniu przez Piera di Malvolto umowy w sprawie wymiany gruntów. W zapiskach dotyczących tej transakcji znajduje się wzmianka, że Antonio przerwał partyjkę tryk-traka, ponieważ został poproszony o wystąpienie w charakterze świadka sporządzania dokumentu przez przyjaciela. W latach osiemdziesiątych XV wieku ojciec Leonarda odkupił od krewnych Piera di Malvolto część posiadanej przez nich ziemi, w tym gospodarstwo Wankiano. Gdy Leonardo szykował się do przybycia na ten świat, Vangiano gospodarowała owdowiała matka Piera di Malvolto, od co najmniej dwóch pokoleń zaprzyjaźniona z rodziną da Vinci. Obok domu, w którym mieszkała samotnie 70-letnia wdowa, stał drugi, mniejszy i w gorszym stanie, zbudowany z szarego kamienia. Aby zaoszczędzić na podatkach, rodzina di Malvolto utrzymywała, że nie nadawał się do zamieszkania. Ten podniszczony, ale dogodnie położony budynek, trzy kilometry dzielące Ankiano od Vinci można było bez trudu pokonać pieszo, mógł być idealnym schronieniem dla ciężarnej Kateriny, tak jak głosi lokalna tradycja. Leonardo urodził się w sobotę, po czym już następnego dnia został ochrzczony przez miejscowego księdza w kościele parafialnym w Vinci. Chrścielnica, w której odbył się chrzest małego Leonarda, przetrwała do dzisiaj. Mimo, że Leonardo był dzieckiem z nieprawego łoża, rodzina da Vinci postanowiła uczynić chrzciny wydarzeniem publicznym. W ceremonii uczestniczyło dziesięcioro rodziców chrzestnych, jednym z nich był Piero di Malvolto, a kościół został wypełniony tłumem znacznie większym niż w inne niedziele. Wśród gości nie zabrakło przedstawicieli wpływowych rodów ziemiańskich z okolic Vinci. Tydzień później Piero da Vinci pozostawił syna pod opieką Kateriny, a sam powrócił do Florencji, by świadczyć usługi notarialne klientom swojej kancelarii. Leonardo nie pozostawił nam żadnych komentarzy odnośnie do okoliczności swoich narodzin, ale w jego notatkach znajduje się interesująca opinia na temat tego, jak natura sprzyja dzieciom poczętym z miłości. Mężczyzna odbywający stosunek w sposób agresywny i nie dość łagodny spłodzi dzieci skore do gniewu i niegodne zaufania. Jeśli jednak stosunkowi między kobietą i mężczyzną towarzyszyć będą obopólna miłość i pożądanie, to poczęty potomek będzie nad wyraz inteligentny, dowcipny, żywy i pełen uroku. Można przypuszczać, a przynajmniej żywić nadzieję, że Leonardo zaliczał samego siebie do tej drugiej kategorii. Dzieciństwo Leonarda podzielone było między dwa domy. Katerina i Akatabriga zamieszkali po ślubie w niewielkim gospodarstwie na obrzeżach Vinci. Pozostawali w przyjaznych stosunkach z Pierem da Vinci. Wiemy na przykład, że 20 lat od urządzenia się w domu Akatabriga pracował w wynajętej przez Piera wypalarni wapna. Obaj mężczyźni świadkowali też sobie wzajemnie przy zawieraniu i podpisywaniu rozmaitych umów. Akatabriga i Katerina dochowali się czterech córek i syna. Natomiast małżeństwo Piera i Albiery pozostało bezdzietne. Ojciec Leonarda doczekał się kolejnego potomka dopiero 24 lata po narodzinach pierworodnego syna. Trzecia oraz czwarta żona Piera urodziły mu w sumie co najmniej 11 dzieci. Ponieważ ojciec spędzał większość czasu we Florencji, matka zaś zajęta była własną, coraz liczniejszą rodziną, Leonardo przynajmniej od piątego roku życia przebywał głównie w posiadłości dziadków pod opieką wiodącego niespieszny i przyjemny żywot Antonia, oraz jego żony. W zeznaniu majątkowym z 1457 roku Antonio wymienił osoby pozostające na jego utrzymaniu. Jedną z nich był wnuk. Leonardo, syn rzeczonego serpiera non legitimo, zrodzony z Kateriny, obecnie żony akatabrigi. W domu Antonia mieszkał także młodszy brat Piera, Francesco ledwie 15 lat starszy od swego bratanka Leonarda. Francesco odziedziczył po ojcu zamiłowanie do życia posiadacza ziemskiego. W jednym z dokumentów podatkowych Antonio, niczym kocioł przyganiający garnkowi, opisał najmłodszego syna: ten, który nie robi nic poza szwędaniem się po rezydencji. Francesco był ukochanym stryjem Leonarda i zastępował mu na co dzień nieobecnego ojca. Warto dodać, że Vasari w pierwszym wydaniu biografii swojego autorstwa podał błędnie, że stryjem Leonarda był nie Francesco, lecz Piero. Błąd ten skorygowano w kolejnej edycji książki. Złoty wiek Bękartów Jak dowodzi tłum gości przybyłych do kościoła w wincz na uroczystość Chrztu Leonarda, pochodzenie dziecka z nieprawego łoża nie ściągnęło na jego rodzinę publicznej hańby. XIX-wieczny historyk Jacob Berghardt nazwał okres renesansu we Włoszech Złotym Wiekiem Bękartów. Wśród szlachty i klas rządzących skaza na urodzeniu nie stanowiła zazwyczaj życiowej przeszkody i nie miała negatywnego wpływu na przyszłość dziecka. Papież Pius II, zasiadający na tronie piotrowym w czasach, w których Leonardo przyszedł na świat, opisał swą wizytę w księstwie Ferrary, kiedy to powitało go siedmiu książąt z tam od pokoleń dynastii Este. Wszyscy, nie wyłączając samego władcy Ferrary, pochodzili z nieprawego łoża. Jest rzeczą niezwykłą, pisał Pius. Że w całej historii tego rodu nie zdarzyło się ani razu, by na tronie książęcym zasiadł jego prawowity dziedzic. Synowie ich kochani zmieli pod tym względem znacznie więcej szczęścia niżli synowie ich żon. Nawiasem mówiąc, Pius II sam był ojcem co najmniej dwojga nieślubnych dzieci. Jeszcze liczniejszego potomstwa doczekał się papież Aleksander VI, którego pontyfikat również przypadł na okres życia naszego bohatera. Owocem związku Aleksandra z jedną z wielu kochanek był Cezar Borgia, mianowany przez ojca kardynałem, a potem dowódcą papieskiej armii. Borgia był przez pewien czas pracodawcą Leonarda. Stał się również pierwowzorem księcia z rozprawy Machiavelego. Włoska klasa średnia patrzyła na dzieci z nieformalnych związków znacznie mniej przychylnie niż arystokracja. Kupcy, rzemieślnicy i przedstawiciele wolnych zawodów Zazdrośnie strzegący swego niedawno zdobytego statusu zrzeszali się w gildie, w których często obowiązywały surowe zasady moralne. Co prawda, niektóre stowarzyszenia godziły się przyjmować nieślubnych synów swoich członków, ale drzwi wielu innych pozostawały dla takich kandydatów zamknięte. Osoba nie pochodząca z prawego łoża nie miała na przykład żadnych szans na członkostwo w Arte dei Judici Enotai. Szacownej założonej w 1197 roku gildii, do której należeli sędziowie oraz notariusze, w tym ojciec Leonarda. Notariusz był zaprzysiężonym świadkiem i skrybą. Pisał Tomasz Klin w książce Illegitimissi in Renaissance Florence. Jego wiarygodność musiała być nieskazitelna. Osoba pełniąca tę funkcję nie mogła pod żadnym względem odstawać od ogólnie przyjętego wzorca norm społecznych. Obostrzenia te miały także pozytywne następstwa. Wskaza na urodzeniu okazywała się dla wielu młodych, obdarzonych twórczym i niezależnym umysłem ludzi szansą na uwolnienie kreatywnego potencjału. Sprzyjał temu duch epoki. W renesansowych Włoszech kreatywność była w cenie. Wielu ówczesnych poetów, artystów i wybitnie uzdolnionych rzemieślników wywodziło się z nieprawego łoża. Petrarka, Boccaccio, Lorenzo Ghiberti, fra Filippo Lippi. Jego syn Filipino, Leon Battista Alberti oraz rzecz jasna Leonardo da Vinci. Niechlubny rodowód skutkował nie tylko osadzeniem w roli społecznego wyrzutka. Problem stanowił także niejednoznaczny status nieślubnego potomstwa. Jak zauważył Kin, Benkart pozostawał członkiem rodziny, ale jego przynależność do niej nie była zupełna. Taki stan rzeczy często mobilizował, a czasem wręcz zmuszał osoby pochodzące z nielegalnych związków do podejmowania śmielszych i bardziej spontanicznych wyborów życiowych. Rodzina Leonarda zaliczała się do klasy średniej, ale jemu samemu brakowało wyraźnego poczucia przynależności zarówno do środowiska rodzinnego, jak i społecznego. Tak jak wielu pisarzy i artystów, młody Leonardo dorastał w poczuciu łączności z otaczającym światem, a zarazem izolacji od niego. Swoisty stan zawieszenia, w jakim trwali wywodzący się z nieprawego łoża, przekładał się na rozmaite aspekty ich życia, w tym na kwestie spadkowe. Sprzeczne przepisy oraz wyroki sądowe pozostawiały wątpliwości, czy nieślubny syn może być prawowitym spadkobiercą. Leonardo przekonał się o tym później, gdy został uwikłany w sądową batalię spadkową z przyrodnim rodzeństwem. Konieczność mierzenia się z takimi niejednoznacznymi sytuacjami i ich konsekwencjami stanowiła jeden z charakterystycznych aspektów życia w renesansowym mieście państwie pisze Kina. Rzutowało to na podziwu godne dokonania w dziedzinie sztuki i humanistyki w ośrodkach miejskich, takich jak Florencja. Ponieważ Florencka gildia notariuszy nie przyjmowała w swe szeregi kandydatów non legitimo, Leonardo mógł poświęcić się realizowaniu pasji twórczych. W pewnym sensie podtrzymał też rodzinną tradycję. Był gorliwym skrybą, a swoje notatki prowadził z równym zapałem, z jakim kilka pokoleń jego przodków zapełniało księgi notarialne. Byłby jednak kiepskim notariuszem. Zbyt szybko nudził się i rozpraszał, zwłaszcza gdy jakieś zajęcie przestawało być dla niego twórczym wyzwaniem, a zaczynało się rutyną. Adept doświadczenia. Pochodzenie z nieprawego łoża miało w przypadku Leonarda jeszcze jedną zaletę. Jako nieślubne dziecko nie został posłany do jednej z łacińskich szkół, w których przyszli adepci kupiectwa i wolnych zawodów uczyli się języków klasycznych oraz przedmiotów humanistycznych. Leonardo liznął jedynie nieco kupieckiej arytmetyki w tzw. szkole rachunkowej. Pozostałą wszechstronną wiedzę zdobywał już jako samołóg. Z jego zapisków przebija niekiedy rozżalenie, że nie było mu dane odebrać gruntownej edukacji. Ze sporą dozą autoironii określał się mianem człowieka nieuczonego. Z drugiej strony był niewątpliwie dumny z tego, że za sprawą braku formalnego wykształcenia stał się uczniem doświadczenia oraz eksperymentu. Pewnego razu podpisał się nawet Leonardo da Vinci, Discapolo della Dzięki wolnomyślnemu podejściu do wiedzy i nauki, nie został kolitą tradycyjnych sposobów myślenia. W jednym z notatników z furią pisał o pompatycznych głupcach, którzy z tego powodu mogliby traktować go z lekceważeniem. Wiem dobrze, że ponieważ nie odebrałem formalnego wykształcenia, niektórym zarozumialcom może się zdawać, iż mają prawo uważać mnie za ignoranta. Głupcy. Akademicy uczeni przechadzają się na puszeni i nadęci przyozdobieni owocami niewłasnej lecz cudzej pracy. Będą twierdzić, że skoro nie zaczerpnąłem mojej wiedzy z książek, to nie jestem w stanie powiedzieć nic sensownego na obrany przeze mnie temat. Tacy jak oni nie pojmują, że wiedza o rzeczach, którymi się zajmuję, musi być oparta na doświadczeniu, a nie na tym, co ktoś inny na ten temat napisał. Leonardo uniknął akademickiej tresury każącej wpajać studentom zakurzone zasady scholastyki i nagromadzone przez stulecia średniowieczne dogmaty, które zastąpiły klasyczną naukę i oryginalność myślenia. Brak respektu wobec autorytetów i gotowości do podawania w wątpliwość powszechnie przyjętych sądów doprowadziły go do wypracowania własnego, empirycznego podejścia do nauki, które stanowiło zwiastun metody naukowej opracowanej ponad 100 lat później przez Bacona i Galileusza. Metoda Leonarda opierała się na eksperymencie, ciekawości świata i zdolności do zachwycania się różnymi zjawiskami, choć inni nie poświęcali im większej uwagi, gdy już wyrośli z wieku dziecięcego. Do tego dochodziło zamiłowanie i zarazem niezwykły talent do obserwowania cudów natury. Leonardo z podziwu godną precyzją studiował niuanse kształtów oraz cieni. Jak mało kto potrafił też uchwycić dynamikę ruchu, począwszy od trzepotu ptasich skrzydeł, a skończywszy na mimice zmieniającej się pod wpływem emocji. Na tych podstawach opierał później swoje eksperymenty. Niektóre z nich wykonywał jedynie w myślach, inne w postaci szkiców i rysunków, jeszcze inne przy użyciu ciał fizycznych. Zacznę od przeprowadzenia pewnych badań, i dopiero potem przejdę dalej, zapowiedział w jednej z notatek. Zamiarem moim jest bowiem najpierw opisać doświadczenie, a następnie rozumowo wykazać, dlaczego jest ono takie, a nie inne i dlaczego musi tak być. Człowiek obdarzony takimi talentami i ambicjami nie mógł przyjść na świat w lepszym momencie historii. W 1452 roku Johannes Gutenberg rozpoczął działalność wydawniczą. Wkrótce potem także inni wydawcy zaczęli stosować opracowaną przez niego technikę druku z wykorzystaniem ruchomych czcionek. Dzięki publikowanym przez nich książkom, przed ludźmi takimi jak Leonardo, niewykształconymi lecz utalentowanymi, otworzyły się zupełnie nowe perspektywy i możliwości. Włochy, targane dotąd ciągłymi wojnami toczonymi przez miasta państwa, wkroczyły w wyjątkowo długi, jak na ówczesne realia, czterdziestoletni okres pokoju. Jednocześnie we włoskim społeczeństwie następowała zmiana układu sił. Szlachetnie urodzeni właściciele ziemscy tracili na wpływach i znaczeniu, za to coraz wyższą pozycję zajmowali miejscy kupcy i bankierzy, którzy czerpali korzyści z dokonującego się postępu w dziedzinach prawa i rachunkowości, rozwoju systemu kredytów i pożyczek, a także ubezpieczeń. Wraz ze wzrostem zamożności poprawiał się także poziom wykształcenia. Coraz powszechniejsze stawały się umiejętności czytania, pisania i liczenia. Imperium Osmańskie szykowało się do ataku na Konstantynopol. Z Bizancjum napłynęła na półwysep Apeniński fala imigrantów, a wśród nich wielu uczonych, którzy przywieźli ze sobą cenne manuskrypty zawierające teksty Euklidesa, Ptolemeusza, Platona, Arystotelesa i innych antycznych filozofów. Krzysztof Kolumb i Amerigo Vespucci, obaj zaledwie o rok młodsi od Leonarda, stali się wkrótce wiodącymi postaciami ery wielkich odkryć geograficznych. Florencja zaś, za sprawą prężnie rozwijającej się klasy kupieckiej, której przedstawiciele chętnie udzielali mecenatu artystom, poetom i uczonym, aby w ten sposób zamanifestować swoją nową pozycję społeczną, stała się kolebką renesansowej sztuki i humanistyki. Wspomnienia z dzieciństwa. Leonardo zapisał najżywsze wspomnienie z wczesnego dzieciństwa, będąc dojrzałym, pięćdziesięciokilkuletnim mężczyzną. Prowadził w tym czasie studia nad lotem ptaków, w szczególności kani, drapieżnej, przypominającej jastrzębia, o rozwidlonym ogonie i eleganckich, rozłożystych skrzydłach, które pozwalały z gracją wzbijać się w powietrze i szybować. Z właściwą sobie wnikliwością obserwował lot i notował spostrzeżenia – w pewnej chwili zauważył, jak ptak rozpościera skrzydła, a następnie opuszcza i rozkłada ogon, szykując się do lądowania. Widok ten obudził w Leonardzie wspomnienie sprzed ponad pół wieku. Opisywanie kanie jest chyba mym przeznaczeniem, ponieważ jednym z moich pierwszych wspomnień jest to, jak leżałem w kołysce. Zdało mi się wówczas, że strunęła do mnie kania i rozchyliła mi usta ogonem, a potem kilkakrotnie pacnęła nim moje wargi. Można przypuszczać, że w opisie tej sceny puścił nieco wodze fantazji, co w jego wypadku nie byłoby niczym niezwykłym. W tekstach, które wyszły spod jego pióra, niejednokrotnie napotkać można wątki fabulistyczne. Trudno przypuszczać, by dzika ptaszyna mogła faktycznie przysiąść na kołysce i wsunąć ogon w usta leżącego dziecka. Co więcej, sam Leonardo użył sformułowania: zdało mi się. Tak, jakby chciał dać do zrozumienia, że jest to raczej opis sennego marzenia, a nie zachowanego w pamięci autentycznego przeżycia. Wiele z tego, o czym do tej pory wspomnieliśmy wychowywanie przez dwie matki, częsta nieobecność ojca, wreszcie na poły oniryczna scena oralnego kontaktu z rozedrganym ogonem mogłoby stanowić dobry materiał do rozważań psychoanalityka. I rzeczywiście. Wmienione wyżej fakty z życia Leonarda wzbudziły zainteresowania samego twórcy psychoanalizy, Zygmunta Freuda, który w 1910 roku opublikował dziełko zatytułowane Leonarda da Vinci Wspomnienia z dzieciństwa. Freud już na samym początku swoich dywagacji zbacza na manowce, opierając się na kiepskim przekładzie notatki artysty na język niemiecki. Tłumacz błędnie przełożył wspomnianego przez Leonarda ptaka i skani zrobił sępa. W rezultacie cały rozległy wywód twórcy psychoanalizy na temat staroegipskiej symboliki sępa oraz etymologicznego związku między słowami semp i matka stał się bez znaczenia. Zresztą sam Freud przyznał później, że czuł z tego powodu zażenowanie. Pomyłka w kwestii ptasich gatunków to jedno, ale sedno psychoanalizy tkwiło gdzie indziej. Freud wskazał mianowicie, że słowo ogon w wielu językach, w tym także w włoskim, koda, stanowi potoczne określenie penisa. Wyciągnął z tego wniosek, że imaginacja Leonarda miała charakter erotyczny i związana była z homoseksualną orientacją artysty. Opisana w tej fantazji sytuacja, w której Semp rozchyla usta dziecka i energicznie uderza w nie ogonem, odpowiada wyobrażeniu Felatio, stwierdził. Spekulował też, że Leonardo przekierował tłumione pragnienia w gorączkową aktywność twórczą. To, że wiele jego dzieł pozostało nieukończonych, wynikało z zdaniem Freuda z seksualnych zahamowań twórcy. Interpretacja ta poddana została miażdżącej krytyce, m.in. przez historyka sztuki Meyera Shapiro. Moim zdaniem analiza Freuda więcej mówi o nim samym niż o Leonardzie. Sądzę też, że biografowie powinni podchodzić z dużą dozą ostrożności do prób psychoanalizowania osób, które żyły pięć stuleci temu. Odrealnione wspomnienie Leonarda mogło po prostu stanowić odzwierciedlenie jego zainteresowania lotem ptaków, tematyką, którą pasjonował się przez niemal całe życie. Poza tym nie trzeba było Freuda, by zrozumieć, że popęd seksualny może ulec sublimacji w namiętność innego rodzaju. Zauważył to już Leonardo. Pasja intelektualna wypiera zmysłowość, napisał w jednym z notatników. Lepszy wgląd w formacyjne doświadczenia oraz motywacje Leonarda daje nam inna przywołana przez niego scena z przeszłości. Jedna z odbytych w młodości wędrówek po okolicy Florencji. Leonardo opisuje, jak podczas spaceru natrafił przypadkiem na wejście do pogrążonej w mroku jaskini i zastanawiał się, czy powinien zapuścić się do środka. Przeszedłszy spory kawałek drogi między ponurymi skałami, natknąłem się na wylot ogromnej jaskini, przed którym stałem przez czas jakiś. Zaskoczony moim odkryciem, wspomina. Przychylając się to do przodu, to do tyłu, próbowałem dojrzeć cokolwiek z tego, co znajdowało się w środku, ale panujące tam ciemności zupełnie mi to uniemożliwiały. Nagle targnęły mną dwa sprzeczne uczucia: lęk i pragnienie. Lęk przed groźną, ciemną jamą skalną i pragnienie zbadania, czy nie kryje ona w sobie jakiejś cudowności. Ostatecznie pragnienie zwyciężyło. Nieposkromiona ciekawość wzięła górę nad strachem i Leonardo wkroczył do rozpadliny. Odkrył w środku skamieniały szkielet wieloryba wtłoczony w skalną ścianę. O potężny i niegdyś żywy tworze natury, napisał w notatniku, nie ocaliła cię Twoja ogromna siła. Niektórzy badacze są zdania, że Leonardo opisał wędrówkę odbytą jedynie w wyobraźni. Nie brak też opinii, że opis jest po prostu parafrazą tekstu zapożyczonego od Seneki. Ale na tej samej stronie, na której umieścił swoją relację, a także na sąsiednich stronicach, znalazły się liczne i dokładne opisy skamieniałych muszli. Poza tym na terenie Toskanii rzeczywiście znaleziono wiele skamielin kości wielorybów. Skamieniałe szczątki ogromnego ssaka morskiego. Wywołały w umyśle Leonarda mroczną wizję, która nie dawała mu spokoju przez resztę życia. Wizję apokaliptycznego potopu. Na kolejnej stronie notatnika opisuje gwałtowną, nieokiełznaną siłę, jaką dysponował niegdyś znaleziony przez niego wieloryb. Smagałeś morze rozłożystymi płetwami i rozwidlonym ogonem, wzburzając fale, które miotały statkami i posyłały je na dno. Potem Leonardo popada w bardziej filozoficzny nastrój. Ach, jakże niszczycielski jest czas. Iluż królów przeminęło, ileż państw zostało wymazanych z powierzchni ziemi, ileż najróżniejszych zmian nastąpiło od chwili, gdy ta niezwykła ryba dokonała żywota. W czasie, gdy powstawały te zapiski, Leonardo nie obawiał się już niebezpieczeństw, jakie mogły czyhać w mrocznych czeluściach jaskiń. Miejsce tamtych młodzieńczych obaw zajął egzystencjalny lęk przed niszczycielskimi siłami natury. Leonardo skrobał gorączkowo srebrnym sztyftem po na czerwonawy kolor papierze, opisując apokalipsę, podczas której dzieło zniszczenia rozpocznie żywioł wody, a ostateczny kres życiu na ziemi położy ogień. Rzeki pozbawione będą wody, ziemia przestanie wydawać plony. Na polach nie będzie już falujących łanów kukurydzy, zwierzęta nie znajdą traw na łąkach i wszystkie zginą, pisał. Następnie żyzna ziemia zostanie strawiona przez ogień i powierzchnia spopieleje. I tak oto nastąpi ostateczny koniec wszelkiej ziemskiej przyrody. Wyprawa Leonarda w głąb ciemnej jaskini przyniosła mu nie tylko naukowe odkrycie, ale także fantastyczne wizje. Te dwa wątki przez całe życie przeplatały się w jego twórczości. Przetrwał niejedną burzę, dosłownie i w przenośni. Wielokrotnie zaglądał też w ponure zakątki Ziemi oraz własnej duszy. Nienasycony głód poznania sekretów natury pchał go do coraz to nowych odkryć, zarówno fascynacje, jak i strachy artysty, znalazły wyraz w jego sztuce, poczynając od obrazu przedstawiającego świętego Hieronima cierpiącego u wejścia do jaskini. A kończąc na rysunkach i opisach apokaliptycznej powodzi. Rozdział 2. Uczeń. Przeprowadzka. Do ukończenia 12 lat, Leonardo wiódł poukładane i całkiem stabilne życie, pomimo pewnych komplikacji w sytuacji jego bliskich. Przez większość tego okresu mieszkał w rodzinnej posiadłości w sercu Vinci z dziadkami i próżniaczym stryjem Franceskiem. W dokumentach sporządzonych w czasie, gdy Leonardo miał pięć lat, jego ojca i macochę wymieniono wśród mieszkańców rezydencji w Vinci. Później jednak oboje przenieśli się na stałe do Florencji. Matka Leonarda z mężem i coraz liczniejszą gromadką potomstwa mieszkali natomiast w gospodarstwie nieopodal Vinci, razem z rodzicami Katabrygi, a także jego bratem wraz z rodziną. W 1464 roku w życiu Leonarda zaszły istotne zmiany. Macocha Albiera zmarła w połogu. Porodu nie przeżyło także jej niedoszłe, pierworodne dziecko. Nieco wcześniej umarł Antonio, dziadek Leonarda i patriarcha. W dodatku nasz bohater wkraczał w wiek, w którym młody człowiek powinien zacząć myśleć o zdobyciu zawodu. Ojciec, który przypuszczalnie czuł się nieco samotny po śmierci żony. Postanowił ściągnąć syna do Florencji. Ponieważ Leonardo rzadko pisał o swoich uczuciach, trudno jednoznacznie stwierdzić, co sądził na temat przeprowadzki. Pewien wgląd w to, co czuł, mogą dać niektóre bajki jego pióra. W jednej z nich znajdujemy opis smutnej odysei pewnego kamienia, który spoczywał na szczycie wzgórza w otoczeniu drzew i barwnych kwiatów. Innymi słowy, w krajobrazie przypominającym rodzinne strony młodzieńca. Kamień widział, że na drodze u stóp wzniesienia leży wiele innych kamieni i w końcu zapragnął się do nich przyłączyć. Cóż ja tu robię pośród tych wszystkich roślin? spytał. Chcę zamieszkać razem z moimi braćmi, innymi kamieniami. Stoczył się więc z góry i dołączył do pobratymców. Wkrótce, kontynuuje Leonardo, kamień zaczął cierpieć z niewygody. Dokuczały mu koła wozów, podkute żelazem końskie kopyta i stopy wędrowców. Ktoś go przewrócił, kto inny zdeptał. Ubrudzony błotem, a czasem łajnem, zwierzęcia unosił się niekiedy i spoglądał tęsknie na swój pagórek, miejsce, gdzie zaznawał niegdyś samotności i świętego spokoju. Artysta wysnuł z tej historii następujący morał. Taki właśnie los spotyka tych, którzy porzucają samotne życie wypełnione rozmyślaniami, by zamieszkać w mieście wśród ludzi złej woli. W zapiskach Leonarda znajdziemy wiele maksym opiewających zalety samotności i życia na prowincji. Porzuć rodzinę i przyjaciół i ruszaj na wieś, w góry i doliny. Radzi początkującym malarzom. Kiedy przebywasz w samotności, jesteś swoim jedynym panem. Plany na cześć życia z dala od tłumu i zgiełku wielkich miast brzmią bardzo romantycznie i niewątpliwie przemawiają do tych, którzy pielęgnują w sobie wyobrażenie artysty jako samotnego geniusza. Ale trzeba powiedzieć, że nie znajdowały one pokrycia w wyborach życiowych Leonarda. Przez prawie cały okres twórczy mieszkał we Florencji, w Mediolanie i Rzymie, gęsto zaludnionych ośrodkach handlu i życia twórczego. Czas spędzał na ogół w otoczeniu uczniów, przyjaciół i mecenasów. Tylko z rzadka zdarzało mu się wymknąć na wieś i nieco dłużej zażywać samotności. Leonarda, podobnie jak wielu innych artystów, stymulowało towarzystwo osób o różnorodnych zainteresowaniach. Przecząc własnym deklaracjom, napisał kiedyś w jednym z notatników, znacznie lepiej jest rysować w towarzystwie niż w samotności. Wzorzec zaszczepiony przez dziadka i stryja, którzy wiedli spokojne, prowincjonalne życie, oddziaływał na wyobraźnię Leonarda. Jednak on sam nigdy nie poszedł w ślady przodków. Po przyjeździe do Florencji zamieszkał u ojca, który dopilnował, by jego nastoletni już syn zdobył podstawowe wykształcenie. To dzięki wstawiennictwu i kontaktom rodzica Leonardo uzyskał możliwość terminowania w pracowni dobrego i cenionego artysty, a potem zdobył pierwsze zlecenia. Serpiero nie zrobił jednak tego, co dla ustosunkowanego notariusza byłoby drobnostką: nie przeprowadził urzędowego procesu, by Leonardo został oficjalnie uznany za jego prawowitego potomka. Aby tak się stało, ojciec i syn musieli stawić się przed obliczem palatyna, czyli lokalnego dygnitarza, do którego kompetencji należało m.in. legitymizowanie nieślubnych dzieci. Zgodnie z obyczajem, syn klękał przed urzędnikiem, ojciec zaś przedstawiał stosowny wniosek. Piero jednak nie zdecydował się na taki krok. Jest to tym bardziej zaskakujące, że Leonardo był jego jedynym dzieckiem. Być może piero liczył na to, że doczeka się jeszcze dziedzica, który zgodnie z rodzinną tradycją zostanie notariuszem. Ale dwunastoletni Leonardo nie przejawiał po temu najmniejszych skłonności. Według Wasariego rodziciel zauważył, że syn wciąż tylko rysował i rzeźbił, upodobawszy sobie te zajęcia bardziej niż cokolwiek innego. Co więcej, Gildia notariuszy trzymała się sztywno zasady nieprzyjmowania kandydatów pochodzących z nieprawego łoża, nawet tych legitymizowanych przez ojców. Obejście tego przepisu nie byłoby proste. Piero najwyraźniej nie widział zatem powodu, by prawnie uznać Leonarda. Nie robiąc tego, mógł mieć nadzieję, że spłodzi kolejnego syna, który podtrzyma rodzinną tradycję zawodową. Rok później Piero ożenił się powtórnie, tym razem z córką prominentnego florenckiego notariusza. Jednak dopiero trzecia żona, poślubiona w 1475 roku o sześć lat młodsza od Leonarda, urodziła serowi prawowitego męskiego następcę, który spełnił pokładane w nim nadzieje i faktycznie został notariuszem. Florencja W historii ludzkości niewiele było miejsc stanowiących bardziej inspirujące środowisko do rozwoju kreatywności niż piętnastowieczna Florencja. Za czasów Leonarda nie mogło się z nią równać żadne miasto na świecie. Lokalna gospodarka, wcześniej oparta na przędzalniach wełny, w których pracowali niewykwalifikowani robotnicy, rozwinęła się, podobnie jak nowoczesna ekonomia naszych czasów, dzięki połączeniu świata sztuki ze światem technologii oraz handlu. Współpraca rzemieślników z producentami jedwabiu i kupcami umożliwiła florenckim zakładom sukienniczym produkcję tkanin będących prawdziwymi arcydziełami – w 1472 roku we Florencji działały 84 warsztaty snycerskie, 83 przędzalnie jedwabiu, 33 pracownie mistrzów malarskich oraz 44 warsztaty złotnicze i jubilerskie. Miasto było także ważnym ośrodkiem bankowym. Floren, moneta powszechnie ceniona z uwagi na wysoką zawartość kruszcu, stał się jednym ze standardowych środków płatniczych w całej Europie. A wprowadzenie przez florenckich kupców metody podwójnego księgowania, pozwalającej tworzyć przejrzyste zestawienia wpływów i wydatków, przyczyniło się istotnie do rozkwitu handlu. Tamtejsi czołowi myśliciele przyjęli z entuzjazmem założenia renesansowego humanizmu, pokładające wiarę w godność jednostki i możliwość osiągnięcia szczęścia poprzez wiedzę. Jedna trzecia mieszkańców potrafiła czytać i pisać. W tamtych czasach żadne inne europejskie miasto nie mogło się pochwalić równie wysokim wskaźnikiem alfabetyzacji. Florencja stała się centrum kupieckim i finansowym ówczesnego kontynentu europejskiego, a jednocześnie prawdziwym tyglem nowych idei. Piękna Florencja łączy w sobie wszystkie siedem cech miasta idealnego. Pisał eseista Benedetto Dei w 1472 roku, czyli wtedy, gdy mieszkał tam Leonardo. Po pierwsze cieszy się zupełną wolnością. Po drugie, ma liczną populację, a mieszkańcy są zamożni i noszą eleganckie odzienie. Po trzecie, położona jest nad rzeką o czystych wodach, a w obrębie jej murów pracują młyny. Po czwarte, sprawuje kontrolę nad okolicznymi zamkami, miasteczkami i dobrami ziemskimi. Po piąte, posiada uniwersytet, gdzie naucza się zarówno greki, jak i rachunkowości. Po szóste, ma mistrzów z każdej ze sztuk. Po siódme. Dysponuje bankami i przedstawicielami handlowymi na całym świecie. Przymioty idealnego ośrodka miejskiego, które wymienił Dei, stanowiły atut nie tylko w XV wieku, ale i obecnie. Miasto potrzebuje zarówno wolności i czystej wody, jak i eleganckiego odzienia dla mieszkańców oraz uniwersytetu, na którym wykłada się starożytną Grekę oraz rachunkowość. Florencja szczyciła się też najpiękniejszą we Włoszech katedrą, którą w latach 30. XV wieku zwieńczono największą na świecie kopułą zaprojektowaną przez architekta Filippa Brunelskiego. Jego dzieło to prawdziwy triumf sztuki i inżynierii. Łączenie obu tych dziedzin to rzecz charakterystyczna dla kreatywnego ducha Florencji. Wielu mieszkających i tworzących w tym miejscu artystów było jednocześnie architektami, a rozwój florenckich przemysłów, sukienniczego i jedwabniczego, był efektem mariażu technologii, sztuki wzorniczej, chemii oraz handlu. W licznych florenckich warsztatach, kantorach i manufakturach krzyżowały się ścieżki ludzi o najróżniejszych talentach. Nic zatem dziwnego, że łączenie idei, wiedzy i umiejętności z rozmaitych dziedzin szybko stało się normą. Producenci Jedwabiu nawiązywali współpracę z klepaczami złota, by zaspokoić zapotrzebowanie na szykowne tkaniny. Architekci wespół z malarzami rozwijali naukę o perspektywie. Snycerze we współpracy z architektami zdobili wnętrza 108 florenckich kościołów. Warsztaty stawały się pracowniami, kupcy zamieniali się w finansistów, rzemieślnicy przedzierzgali się w artystów. W połowie lat 60. XV wieku, kiedy Leonardo przeprowadził się do Florencji, Miasto liczyło około 40 tysięcy mieszkańców. Populacja utrzymywała się na tym poziomie od mniej więcej 100 lat, choć jeszcze na początku XIV wieku, przed wybuchem wielkiej epidemii dżumy, mieszkało tam 100 tysięcy ludzi. Za czasów Leonarda co najmniej setkę florenckich rodów można było uznać za bardzo bogate. Oprócz tego istniała tam, tamże całkiem liczna i dobrze sytuowana klasa średnia, do której zaliczało się 5 tysięcy członków gildii, kupców i sklepikarzy. Ponieważ większość zamożnych Florentyńczyków dorobiła się majątku stosunkowo niedawno, odczuwała potrzebę potwierdzenia i zamanifestowania statusu. W tym celu zamawiała u artystów dzieła sztuki, kupowała luksusowe ubrania z przetykanego złotem jedwabiu, budowała pałacowe rezydencje – w latach 1450–1470 powstało ich 30, i chętnie obejmowała patronaty nad twórcami literatury, poezji i humanistycznej filozofii. Bogaci mieszczanie często wydawali pieniądze bez umiaru, ale wykazywali się przy tym dobrym gustem. Wiele mówi chociażby fakt, że w latach 60. XV wieku więcej było we Florencji snycerzy niż rzeźników. Miasto samo w sobie stało się dziełem sztuki. Nie ma na świecie piękniejszego miejsca stwierdził z zachwytem poeta Ugolino Verino. W przeciwieństwie do niektórych włoskich miast państw rządzonych przez lokalne dynastie książęce, władza we Florencji nie była dziedziczna. Najbogatsi florenccy kupcy oraz przewodniczący tamtejszych gildii ogłosili bowiem swoje miasto republiką. W momencie przybycia Leonarda do stolicy Toskanii Republika Florencka istniała już od ponad stu lat. Jej władze złożone z wybieranych przez patrycjat przedstawicieli urzędowały w Palazzo della Signoria, obecnie zwanym Palazzo Vecchio. Życie ludu miejskiego uprzyjemniały codziennie widowiska, festyny i inne atrakcje. Pisał Francesco Giucardini, piętnastowieczny historyk i rodowity florentyńczyk. Mieszkańcy chodzili dobrze odżywieni, ponieważ miasto było należycie zaopatrzone w żywność. Kwitł wszelakiego rodzaju przemysł. Każdy zdolny i utalentowany człowiek miał zapewnione utrzymanie. A na nauczycieli literatury, sztuki i rozmaitych wolnych zawodów zawsze czekały życzliwe przyjęcie i pewna posada. Republika Florencka nie miała jednak charakteru demokratycznego ani egalitarnego. Na dobrą sprawę tamtejszy ustrój miał niewiele wspólnego z republikańskim. Był jedynie fasadą. Rzeczywistą władzę sprawował we Florencji ród medyceuszy, niewiarygodnie wręcz majętnych bankierów. Medyceusze nie piastowali wysokich stanowisk, ani nie posiadali dziedzicznych tytułów. A mimo to w XV wieku zapewnili sobie niemal całkowitą kontrolę nad życiem politycznym i kulturalnym Florencji. W kolejnym stuleciu przyjęli przekazywaną z pokolenia na pokolenie godność książąt, a kilku mniej prominentnych przedstawicieli tego rodu zasiadało na tronie papieskim. W latach 30. XV wieku kosma Medyceusz Starszy stanął na czele rodzinnego banku i przeobraził go w największą tego typu instytucję w Europie. Medyceusze, umiejętnie zarządzając majątkiem powierzanym im przez zamożne europejskie rodziny, stali się bogatsi od swoich klientów. Byli innowatorami w dziedzinie prowadzenia rachunkowości. Usprawnili m.in. metodę podwójnego zapisu na kontach księgowych, która stała się jednym z najistotniejszych bodźców do rozwoju handlu w dobie renesansu. Cosma, w znacznej mierze dzięki łapówkom i intrygom, stał się de facto jedynowładczą Florencji, a patronat, jakim objął artystów i ludzi nauki. Uczynił ze stolicy Toskanii kolebkę renesansowej sztuki i myśli humanistycznej. Kosma odebrał staranne wykształcenie i doskonale znał literaturę grecką i rzymską. Kolekcjonował też starożytne manuskrypty, a jako faktyczny rządca Florencji aktywnie wspierał rosnące zainteresowanie dorobkiem kulturalnym i intelektualnym antyku, które leżało u podstaw renesansowego humanizmu. Założył, a potem finansował pierwszą florencką bibliotekę publiczną. Był także inicjatorem i patronem nieformalnej, choć bardzo wpływowej Akademii Platońskiej, w której intelektualiści i ludzie nauki prowadzili dysputy nad dziełami klasycznych filozofów. Z jego mecenatu korzystało wielu ówczesnych artystów, m.in. fra Angelico, fra Filippo Lippi i Donatello. Kosma zmarł w 1464 roku, czyli właśnie wtedy. Gdy Leonardo zamieszkał we Florencji. Stery rodzinnego imperium medyceuszy przejął po nim syn Piotr, a po upływie pięciu lat wnuk, słynny Wawrzyniec, słusznie nazywany Wspaniałym. Jego matka, uznana poetka, zadbała o to, by edukacja syna uwzględniała humanistyczną literaturę i filozofię. Po objęciu władzy, Wawrzyniec sam stał się protektorem humanizmu, obejmując patronat nad założoną przez dziadka Akademią Platońską. Był nie tylko miłośnikiem sztuki i nauki, ale także zapalonym sportowcem. Z powodzeniem brał udział w turniejach kopijniczych i uwielbiał polowania, zwłaszcza z sokołami. Zajmował się też hodowlą rasowych koni. Jego intelektualne predyspozycje i zainteresowania sprawiały, że był lepszym poetą oraz mecenasem artystów i naukowców niż bankierem. Większą satysfakcję sprawiało mu korzystanie z rodzinnej fortuny aniżeli jej pomnażanie. Podczas dwudziestotrzyletnich rządów wspierał hojnie innowacyjnych twórców, w tym Botticellego i Michała Anioła. Był także patronem pracowni Andrei del Verrocchio, Domenica Ghirlandaio i Antonia Polaiuolo. Powstające tam obrazy i rzeźby stanowiły zewnętrzną oznakę prestiżu i bogactwa przeżywającej rozkwit Florencji. Rządy Wawrzyńca Mecenat nad sztuką, władza silnej ręki oraz umiejętnie prowadzona polityka pokojowej równowagi sił między rywalizującymi miastami i państwami przyczyniły się do tego, że w pierwszych latach pobytu Leonarda we Florencji stolica Toskanii stała się idealnym miejscem do rozwoju kultury oraz handlu i rychło zaczęła nadawać ton w obu tych dziedzinach. Władca dbał również o to, by obywatelom Florencji nie brakowało rozrywek, Organizował publiczne uroczystości i pełne rozmachu widowiska, od pasyjnych misteriów po karnawałowe parady. W tworzeniu opraw tych feerii brało udział wielu artystów, w tym także młody Leonardo. Efekty pracy miały siłą rzeczy charakter efemeryczny, ale było to zajęcie lukratywne, a do tego pobudzające twórczą wyobraźnię. Ludzie o kreatywnych umysłach znajdowali we Florencji sprzyjające warunki dołączenia do łączenia dorobku rozmaitych obszarów sztuki, nauki i technologii. W wąskich uliczkach farbiarnie tkanin sąsiadowały z pracowniami złotniczymi albo szlifierniami soczewek. Podczas przerw pracy czeladnicy i mistrzowie różnych profesji opuszczali warsztaty i udawali się na okoliczną piazza, gdzie toczyli ożywione dyskusje. W pracowni Antonia Polaiuolo młodzi adepci rzeźby i malarstwa obowiązkowo uczyli się podstaw anatomii, by móc jak najlepiej odwzorować na płótnie lub w kamieniu proporcje i kształty ludzkiego ciała. Artyści zgłębiali zagadnienia perspektywy, stosunku kąta padania światła do cieni, czy też postrzegania głębi. A renesansowa kultura faworyzowała i nagradzała tych, którzy potrafili po mistrzowsku wykorzystywać wiedzę i umiejętności z różnych obszarów. Brunelleschi i Alberti Dorobek dwóch wszechstronnych umysłów wywarł szczególny wpływ na naszego młodego bohatera. Pierwszym z nich był Filippo Brunelleschi, 1377-1446, budowniczy kopuły florenckiej katedry. Filippo, tak jak Leonardo, był synem notariusza. Praca w kancelarii notarialnej nie zaspokajała jednak jego twórczych ambicji, Dlatego postanowił kształcić się na złotnika. We Florencji złotnicy należeli do gildii kupców witka czy jedwabiu. Szczęśliwie dla Brunelleschiego, człowieka o szerokich zainteresowaniach, członkami tego samego cechu byli również rzeźbiarze. Dzięki czemu Terminator mógł realizować się twórczo nie tylko w złotnictwie, ale i w rzeźbiarstwie. W kręgu jego zainteresowań znalazła się wkrótce także architektura. Wraz ze swym przyjacielem Donatellem Florenckim złotnikiem, który w późniejszych latach zyskał sławę znakomitego rzeźbiarza, udali się w podróż do Rzymu, by przyjrzeć się tamtejszym budowlom z czasów antycznych. Przyjaciele przeprowadzili m.in. pomiary kopuły Panteonu, a także przestudiowali teksty starożymskich autorów, w tym traktat witruwiusza de architektura Libri, X, będący planem na cześć klasycznych proporcji w sztuce budowania. Brunelleschi i Donatello urzeczywistnili tym samym dominantę wczesnego renesansu, to znaczy interdyscyplinarność zainteresowań oraz odkrycie na nowo dorobku antyku. Aby zbudować kopułę florenckiej katedry, samonośną strukturę złożoną z niemal czterech milionów cegieł, po dziś dzień największą murowaną czaszę na świecie. Brunelleschi musiał najpierw zarówno opracować skomplikowane techniki modelowania matematycznego, jak i zaprojektować oraz skonstruować całe mnóstwo dźwigów i innych narzędzi inżynieryjnych. Tak jak to często we Florencji bywało, innowacyjne rozwiązanie wykorzystano w pomysłowy sposób także w innej dziedzinie. Niektóre z inżynierskich wynalazków Brunelleschiego znalazły zastosowanie w oprawie widowisk Wawrzyńca Wspaniałego. Dźwigi i wyciągi umożliwiały aktorom unoszenie się w powietrzu i ułatwiały przesuwanie ruchomych elementów scenografii. Pionier renesansowej architektury odzyskał i rozwinął klasyczną koncepcję perspektywy linearnej, nieobecną w sztuce średniowiecznej. Jego dokonania w tym zakresie były niejako zapowiedzią późniejszych badań nad zjawiskiem perspektywy, którymi zajmował się Leonardo. Brunelleschi przeprowadził pewien eksperyment. Namalował na desce obraz przedstawiający florenckie baptysterium, widziane z placu przed katedrą, a potem wywiercił w nim niewielką dziurę. Następnie stanął na placu, zwrócony przodem do budynku baptysterium, i przyłożył rewers malunku do twarzy, tak by móc spoglądać jednym okiem przez wywiercony otwór. W wyciągniętej ręce trzymał lustro, w którym odbijał się awers malowidła, czyli nakreślone pędzlem baptysterium patrząc przez otwór w drewnie, widział lustrzane odbicie namalowanego baptysterium, a kiedy przesuwał lustro w bok, jego wzrok padał na budynek baptysterium po drugiej stronie placu. Doszedł do wniosku, że najważniejszym zadaniem realistycznego malarstwa jest uzyskanie wrażenia trójwymiarowej przestrzeni na dwuwymiarowej płaszczyźnie. Zademonstrował też, jak w obrazie perspektywicznym wszystkie linie równoległe wydają się zbiegać w oddali w jednym punkcie zwanym punktem zbiegu. Sformułowanie przez Brunelleskiego zasad perspektywy linearnej nie tylko przeobraziło sztukę, ale także wywarło istotny wpływ na optykę, projektowanie architektoniczne oraz zastosowanie geometrii euklidesowej. Kontynuatorem tych dokonań był inny, wybitny, renesansowy polichistor Leon Battista Alberti, 1404-1472. Dopracował wiele eksperymentów Brunelleschiego i bazując na jego odkryciach i spostrzeżeniach, znacząco rozwinął teorię perspektywy linearnej. Alberti, artysta, architekt, inżynier i pisarz, pod wieloma względami przypominał Leonarda da Vinci. Obaj byli nieślubnymi synami zamożnych ojców. Obaj nigdy się nie ożenili, choć wyrośli na przystojnych, dobrze zbudowanych mężczyzn. Obaj wreszcie mieli bardzo szerokie zainteresowania sięgające od matematyki, po sztuki piękne. Tym, co ich różniło, było wykształcenie. W przypadku Albertiego pochodzenie z nieprawego łoża nie okazało się przeszkodą w zdobyciu klasycznej edukacji. Jego ojciec wystarał się dla niego o dyspensę od obowiązującego w Kościele katolickim zakazu przyjmowania święceń oraz sprawowania urzędów kościelnych przez osoby pochodzące ze związków pozamałżeńskich. Leon Batista podjął studia na Uniwersytecie w Bolonii, a po ich ukończeniu otrzymał święcenia kapłańskie i przez pewien czas pełnił nawet rolę papieskiego sekretarza. Wkrótce po swych trzydziestych urodzinach opublikował traktat o malarstwie. Zawierający błyskotliwą analizę technicznych aspektów sztuki malarskiej, a także zjawiska perspektywy. Włoskie wydanie dzieła zadedykował Brunelleschiemu. Albertiego cechował silnie zakorzeniony zmysł współpracy. Historyk Anthony Grafton pisał o nim, że był „miłośnikiem przyjaźni” i „człowiekiem otwartego serca”. Artysta słynął także z elegancji i dbałości o dobre maniery. Żywo zainteresowany wszelkimi dziedzinami sztuki i techniki, nigdy nie przepuszczał okazji do rozmowy z przedstawicielami rozmaitych profesji. Zarzucał pytaniami zarówno szewców, jak i nauczycieli akademickich, pragnąc dowiedzieć się jak najwięcej o tajnikach zawodu lub dyscypliny, którą się parali. Także i pod tym względem przypominał Leonarda, choć istniała między nimi zasadnicza różnica – Leonardo nie czuł potrzeby otwartego dzielenia się odkryciami i umożliwiania innym nieskrępowanego dostępu do swoich wynalazków w imię poszerzania zasobów ludzkiej wiedzy. Tymczasem Alberti bez wahania dzielił się z innymi wszystkim, co sam wiedział i do czego doszedł. Jego marzeniem było stworzenie czegoś w rodzaju intelektualnego bractwa czy partnerstwa, w którego ramach można byłoby w nieskrępowany sposób korzystać wzajemnie ze swych odkryć i osiągnięć. Chciał promować otwartość dyskusji i publikacji, ponieważ widział w tym sposób na przyspieszenie akumulacji wiedzy i postępu nauki. Był gorliwym zwolennikiem współpracy, przekonanym, jak ujął to autografton, o wartości i potrzebie dyskursu toczonego na forum publicznym. Kiedy kilkunastoletni Leonardo przeprowadził się do Florencji, Alberti liczył sobie sześćdziesiąt parę lat i przebywał głównie w Rzymie. Jest zatem mało prawdopodobne, by mieli okazję bliżej się poznać. Niemniej wywarł on znaczny wpływ na młodego Leonarda, który, jak wiemy, czytywał jego traktaty i z rozmysłem starał się naśladować zarówno styl pisania, jak i sposób bycia autora. Alberti cieszył się wśród współczesnych opinią w ciele nagracji, która przejawiała się w każdym jego słowie i geście. Taki styl z pewnością przypadł Leonardowi do gustu. Według Albertiego, człowiek powinien dążyć do osiągnięcia najwyższego artyzmu w trzech rzeczach: w przechadzaniu się po ulicach miasta, w jeździe konnej oraz w mowie, tak aby wykonywanie przez niego tych czynności sprawiało przyjemność wszystkim wokoło. Leonardo osiągnął mistrzostwo w każdej z nich. W traktacie o malarstwie Alberti nawiązał do analiz fenomenu perspektywy przeprowadzonych przez Burneleskiego. Opisał jak z pomocą geometrii odpowiednio umiejscowić linie perspektywiczne na dwuwymiarowej płaszczyźnie obrazu. Radził też malarzom, by przygotowali półprzezroczysty woal z cienkiej tkaniny, a następnie rozwiesili go między sobą a obiektem, który zamierzają namalować. Woal ten służył do zaznaczenia położenia konturów oraz granic powierzchni obiektu, ułatwiając tym samym prawidłowe rozmieszczenie ich na malunku. Nowatorskie techniki opracowane przez Albertiego znalazły zastosowanie nie tylko w malarstwie, ale także w kartografii i scenografii. Łącząc sztukę malarską z matematyką, przyczynił się do podniesienia statusu malarzy. Jego rozprawa stanowiła istotny argument za tym, że sztuki plastyczne zasługują na równie wysoką pozycję co inne dziedziny humanistyki. Orędownikiem tego poglądu stał się w przyszłości Leonardo da Vinci. Edukacja. Formalna edukacja Leonarda ograniczała się do elementarnego wykształcenia zdobytego w szkole rachunkowej, w której główny nacisk kładziono na wpojenie uczniom praktycznych umiejętności matematycznych przydatnych w handlu. Nie uczono tam sztuki formułowania abstrakcyjnych teorii. Zamiast tego skupiono się na konkretnych przypadkach. Ćwiczono też z uczniami wyszukiwanie analogii pomiędzy przypadkami. W późniejszych latach Leonardo regularnie stosował tę metodę w dociekaniach naukowych. Wysnuwanie analogii i dostrzeganie wzorców stało się podstawowym narzędziem jego teoretycznych rozważań. Vasari, wczesny biograf Leonarda, stwierdza z typową dla siebie przesadą, że w ciągu kilku miesięcy nauki poczynił on takie postępy w arytmetyce, że zaczął zasypywać nauczyciela błyskotliwymi pytaniami i uwagami, wprawiając go tym w niemałe zdumienie. Basari wspomina również, że młody adept interesował się tyloma różnymi rzeczami, że nie potrafił skupić się na jednym przedmiocie i łatwo się rozpraszał. Był dobry z geometrii, ale nigdy nie opanował biegle sztuki układania i rozwiązywania równań ani elementarnej algebry. Nie nauczył się też łaciny. Mając przeszło 30 lat, Wciąż będzie próbował nadrobić zaniedbania z okresu wczesnej młodości, mozolnie wypisując listy łacińskich słówek, tworząc w pocie czoła nieporadne tłumaczenia napisanych po łacinie tekstów i zmagając się z zasadami łacińskiej gramatyki. Leonardo był mańkutem i pisał od prawej do lewej strony. W dodatku każda stawiana przez niego litera była odwrócona. Komentując pozostawione przez niego notatki, Vasari stwierdza, że nie da się ich odczytać bez lustra. Niektórzy spekulują, że Leonardo specjalnie przyjął taki sposób zapisu, traktując go jak rodzaj szyfru, który miał uniemożliwić odczytanie rękopisów osobom niepowołanym. Interpretacja ta jest jednak nietrafiona. Odczytanie zapisków wymaga oczywiście pewnego wysiłku, ale jest możliwe nawet bez użycia lustra. To, że Leonardo pisał tak, a nie inaczej, wynikało z jego leworęczności. Stawiając litery od prawej do lewej, Unikał po prostu rozmazywania atramentu. Taki styl pisania nie jest zresztą ewenementem. Jak słusznie zauważył matematyk Luca Pacioli, przyjaciel Leonarda, inne leworęczne osoby pisały niekiedy w identyczny sposób. Popularny piętnastowieczny podręcznik kaligrafii zawiera nawet porady dla leworęcznych czytelników na temat tego, jak posługiwać się lettera mancina, to znaczy pismem lustrzanym. Leworęczność Leonarda wpłynęła także na jego technikę rysowania. Rysował zawsze od prawej do lewej strony, tak aby nie rozmazywać ręką naniesionych na papier linii. Większość artystów podczas cieniowania rysunku metodą kreskowania wykonuje ukośne pociągnięcia ku górze w prawo. Kreskowanie na rysunkach Leonarda jest jednak inne, ponieważ kreski biegną na ukos ku górze w lewo. Z punktu widzenia dzisiejszych badaczy i historyków sztuki jest to zaleta ponieważ leworęczne kreskowanie stanowi jeden z dowodów na to, że rysunek został wykonany ręką Leonarda. Kiedy przyjrzymy się lustrzanemu odbiciu rękopisów naszego bohatera, możemy dostrzec w nich pewne podobieństwo do charakteru pisma jego ojca, co pozwala przypuszczać, że to Piero uczył syna napisać. Wiele matematycznych obliczeń zawartych w notatkach Leonarda zapisano z kolei w konwencjonalny sposób. Najprawdopodobniej dlatego, że nauczyciele w szkole rachunkowej skutecznie oduczyli go posługiwania się pismem lustrzanym w działaniach matematycznych. W tamtych czasach leworęczności nie traktowano wprawdzie jak upośledzenia, ale mańkutów postrzegano na ogół jako swego rodzaju dziwaków. Przypisywano im raczej takie cechy jak nikczemność, czy niezdarność, niż błyskotliwość, czy zręczność. Leworęczność Leonarda była jednym z wielu powodów, dla których uchodził, także we własnych oczach. Za innego niż wszyscy. Verrocchio Leonardo miał prawdopodobnie 14 lat, kiedy ser Piero zwrócił się do jednego ze swoich klientów, by przyjął jego syna do terminu. Owym klientem był Andrea del Verrocchio, wszechstronny artysta i inżynier prowadzący jedną z najlepszych pracowni artystycznych we Florencji. Vasari pisze o tym w następujący sposób. Piero wziął kilka wykonanych przez syna szkiców i zaniósł je do Andrei del Verrocchio, dobrego przyjaciela. Zapytał, czy jego zdaniem warto uczyć chłopca rysunku. Piero znał dobrze Verockia. Poświadczał notarialnie co najmniej cztery zawierane przez artystę ugody i umowy najmu. Verrocchio zgodził się zostać mentorem Leonarda, przy czym najprawdopodobniej nie zrobił tego tylko po to, by wyświadczyć przysługę zaprzyjaźnionemu notariuszowi. Był, jak twierdzi Vasari, Zdumiony talentem młodzieńca. Pracownia Wyrokia, mieszcząca się niedaleko kancelarii notarialnej Piera, była idealnym miejscem, gdzie Leonardo mógł rozwijać talent. Nauczyciel opracował dla uczniów drobiazgowy program szkolenia obejmujący zdobywanie wiedzy z zakresu anatomii plastycznej, mechaniki, technik rysunku, a także efektów światła i cienia na rozmaitych materiałach, w tym draperiach. Młody Leonardo rozpoczął naukę fachu w czasie, gdy w atelier trwały prace nad bogato zdobionym grobowcem zamówionym przez rodzinę medyceuszy oraz nad statuą z brązu przedstawiającą Chrystusa ze świętym Tomaszem. Oprócz tego przygotowywano sztandary z białej tafty haftowane w złote i srebrne kwiaty, które miały uświetnić zbliżającą się uroczystość. Przeprowadzano renowacje należących do medyceuszy Antyków a także malowano obrazy z wizerunkiem Madonny, zamawiane masowo przez kupców chcących zamanifestować za jednym zamachem bogactwo oraz pobożność. W inwentarzu rzeczy zgromadzonych w pracowni Verocchia wymieniono między innymi stół, przy którym spożywano posiłki, łóżka, globus, a także wybór książek w języku włoskim, w tym przekłady klasycznych poezji Petrarki i Owidiusza oraz humoreski popularnego XIV-wiecznego pisarza z Florencji, Franka Sacchettiego. Mistrz Verrocchio dyskutował z uczniami o matematyce, anatomii, sekcjach zwłok, antyku, muzyce oraz filozofii. Leonardo, według Vasariego, przykładał się szczególnie do nauk ścisłych, a zwłaszcza do geometrii. Bottega Verrocchia, podobnie jak pracownie pięciu czy sześciu jego głównych florenckich konkurentów, była bardziej sklepem czy też zakładem rzemieślniczym Podobnym do mieszczących się po sąsiedzku warsztatów szewskich i jubilerskich Niż wytworną pracownią artystyczną Na parterze, gdzie znajdowały się magazyn Oraz główny warsztat pracy z wyjściem na ulicę Praktykanci oraz zatrudnieni przez werokia rzemieślnicy Prowadzili masową produkcję dzieł sztuki Jedni stali przy stalugach, inni siedzieli przy kołach garncarskich i szlifierkach Jeszcze inni krzątali się przy stołach warsztatowych Albo piecach do wypalania. Powstających tam dzieł nie podpisywano imieniem ani nazwiskiem. Nie traktowano ich jak formy indywidualnej ekspresji twórczej. Większość z nich, łącznie z wieloma obrazami, których autorstwo powszechnie przypisuje się wyrokiowi, była zresztą efektem pracy zbiorowej. Celem bottegi nie było zaspokajanie ambicji twórczych geniuszy pragnących dać wyraz oryginalności spojrzenia na sztukę. Pracownia miała zapewnić stały dopływ łatwo zbywalnych, poszukiwanych przez klientów artefaktów. Pracującym tamże rzemieślnikom, nieposiadającym klasycznego wykształcenia i nieznającym łaciny, odmawiano przynależności do kulturalnej elity ówczesnego społeczeństwa. Ale status artysty powoli ulegał zmianie. Na fali odrodzonego zainteresowania dziełami rzymskich klasyków, popularność zyskały m.in. pisma Pliniusza Starszego, który wychwalał antycznych malarzy za umiejętność odwzorowania natury z taką dokładnością, że do namalowanych przez nich winogron zlatywały się ptaki. Dużą rolę w tych przemianach odegrały także traktaty Albertiego i rozwój nauki o perspektywie, która łączyła sztukę z matematyką i geometrią. Wszystko to sprawiło, że społeczna i intelektualna pozycja malarzy wyraźnie wzrosła, a niektórzy mistrzowie pędzla zaczęli cieszyć się ogromnym wzięciem. Verrocchio, z wykształcenia złotnik, często cedował większość pracy przy sztalugach na innych, zwłaszcza na młodych czeladników takich jak Lorenzo di Credi. Jako człowiek z natury życzliwy, mistrz chętnie godził się, by uczniowie pozostawali w pracowni nawet po zakończeniu terminowania. Wielu z tych, którzy zaczynali karierę pod jego skrzydłami, pozostawało w kręgu przyjaciół nauczyciela nawet wtedy, gdy, jak Sandro Botticelli, byli już samodzielnymi, niezależnymi artystami. Dobrotliwy charakter opiekuna miał też pewne minusy. Mentor nie należał do szczególnie wymagających przełożonych i w rezultacie jego bottega nie słynęła z terminowości, często notując opóźnienia w realizacji zleceń. Vasari wspomina o tym, że Verrocchio wykonał kiedyś wstępne szkice obrazu przedstawiającego walczące nagie postacie, ale z jakiegoś powodu nigdy go nie dokończył. Niektóre jego obrazy pozostawały nieukończone przez wiele lat. Leonardo przerósł swego mistrza pod każdym względem także w skłonności do porzucania rozpoczętych projektów i wieloletniego przeciągania pracy nad malowidłami. jednym z najbardziej urzekających dzieł Verrocchia jest mierząca około 120 cm rzeźba z brązu przedstawiająca młodego Dawida jako wojownika, który stoi w triumfalnej pozie nad głową Goliata. Jego uśmiech jest prowokujący i nieco zagadkowy. Co też bohater sobie myśli? Podobny do tych, jakie malował później Leonardo. Wyraża dziecięcą dumę, a zarazem kiełkującą świadomość przywódczej roli, jaką wkrótce Dawidowi przyjdzie odegrać. Można odnieść wrażenie, że rzeźbiarzowi udało się uchwycić moment, w którym zawadiacki uśmieszek dziecka przeradza się w uśmiech młodzieńca przekonanego o słuszności podjętej właśnie decyzji. W przeciwieństwie do słynnego marmurowego posągu Michała Anioła, który przedstawił Dawida jako muskularnego mężczyznę, Dawid Werokia jest trochę zniewieściałym uderzająco pięknym chłopcem liczącym sobie około 14 lat. W podobnym wieku Leonardo został uczniem Verocchia. Przypuszczalnie nie zbiegło się to w czasie za rozpoczęciem przez mistrza pracy nad Dawidem. W tamtym okresie artyści mieli zwyczaj łączyć klasyczne ideały z elementami bardziej naturalistycznymi. Wydaje się więc mało prawdopodobne, by którakolwiek z rzeźb werokia była dokładnym portretem pozującego dlań modela. Niemniej istnieją przesłanki wskazujące na to, że do Dawida pozował nie kto inny, a sam Leonardo da Vinci. Twarz biblijnej postaci nie jest tak szeroka jak u wcześniejszych rzeźb Verrocchia. Najwyraźniej tym razem rzeźbiarz postanowił wybrać innego modela. Oczywistym kandydatem był chłopiec, który właśnie dołączył do pracowni. Zwłaszcza że, jak twierdzi Wesari, młody Leonardo miał ciało nieopisanej wręcz urody napełniającej radością najsmutniejsze nawet dusze. Zachwyt Vasariego nad fizycznym powabem młodego Leonarda podzielali także inni wcześniej biografowie artysty. A oto kolejny argument za tym, że to nasz bohater był modelem do rzeźby chłopca wojownika. Twarz Dawida, mocno zarysowane nos i szczęka, delikatne usta i policzki, przypomina oblicze młodzieńca namalowanego przez Leonarda tuż przy krawędzi obrazu, Pokłon Trzech Króli i uważane przez wielu za jego autoportret. Spoglądając na cudowną rzeźbę Verrockia, z łatwością możemy sobie wyobrazić, jak wyglądał młody Leonardo pozujący na parterze pracowni Mistrza. Przy okazji warto wspomnieć o pewnym rysunku autorstwa jednego z uczniów Verrockia, prawdopodobnie kopii szkicu przygotowawczego sporządzonego jeszcze przed rozpoczęciem rzeźbienia Dawida. Na rycinie widzimy chłopca stojącego w takiej samej pozie, w jakiej Verrocchio uwiecznił Dawida. Identyczny jest nawet układ palców dłoni opartej na biodrze oraz niewielkie wgłębienie w miejscu, gdzie szyja łączy się z obojczykiem. Dzieła Verrocchia bywały krytykowane za rzemieślnicze wykonanie. Styl jego rzeźby i malarstwa był raczej twardy i surowy, ponieważ brał się z niekończących się studiów, nie zaś z wrodzonego talentu, ocenił Vasari. Posąg Dawida – jest jednak prawdziwą perełką i niewątpliwie wywarł wpływ na młodego Leonarda. Loki Dawida, a także włosy i broda Goliata tworzą cudowne spirale podobne do tych, które stały się znakiem rozpoznawczym późniejszych dzieł Leonarda. Co więcej, rzeźby Werockia, w przeciwieństwie do chociażby posągu Dawida wykonanego w 1440 roku przez Donatella, cechują niezwykła maestria i precyzja w oddaniu wszelkich anatomicznych detali. Na ramieniu młodej postaci widać dwie nabrzmiałe żyły. Artysta umieścił je tam po to, by pokazać, że chłopiec wojownik, pomimo pozornie nonszalanckiej postawy, bardzo mocno zaciska dłoń na rękojeści krótkiego miecza. Z kolei mięsień łączący lewe przed ramię z łokciem Dawida, napięty jest dokładnie w taki sposób, w jaki wymusza to ułożenie lewej dłoni. Umiejętność oddania subtelności ruchu w nieruchomym dziele sztuki to często niedoceniany talent wyrokia. Leonardo nie tylko przejął tę umiejętność, ale także wyniósł ją na jeszcze wyższy poziom. Velocchio w większym stopniu niż jakikolwiek wcześniejszy artysta tchnął w swoje rzeźby ruch, osiągając ten efekt m.in. za pomocą skrętów ciała, ekspresyjności płus i płynności gestów przedstawianych postaci. Jednym z jego bardziej znanych dzieł jest rzeźba z brązu Chrystus i niewierny Tomasz, nad którą przystąpił do pracy jeszcze za terminowania Leonarda. Kiedy patrzymy na dzieło, widzimy, jak Tomasz obraca się w lewo, by dotknąć rany Jezusa, który z kolei zwraca się w prawo, unosząc przy tym rękę. Wrażenie ruchu nadaje rzeźbie prawdziwie narracyjny charakter. Efekt ręki wyrokia nie tylko ukazuje pewien konkretny moment, ale opowiada też historię z Ewangelii według świętego Jana. Powątpiewający w zmartwychwstanie apostoł odpowiada na wezwanie Chrystusa. Podnieś rękę i włóż ją do mego boku. Kenneth Clark określił rzeźbę werokia pierwszym renesansowym dziełem sztuki o takiej złożoności i płynności ruchu. Osiągnął je poprzez zastosowanie kontrapostu w kompozycji postaci, którą to zasadę Leonardo uczynił potem głównym motywem wszystkich swoich prac. Zamiłowanie wyrokia do ruchu i płynności – znalazło wyraz także w sposobie, w jaki wyrzeźbił włosy Tomasza i brodę Jezusa, które tworzą zmysłową obfitość pofalowanych, miękko opadających loków. W szkole rachunkowej Leonardo uczył się zastosowania matematyki w handlu, ale w pracowni mistrza odkrył coś o wiele istotniejszego. Piękno geometrii. Po śmierci kosmy Medyceusza Starszego Verrocchio zaprojektował płytę z brązu i marmuru która miała spocząć na grobie przedstawiciela rodu rządzącego Florencją. Pracę ukończono w 1467 roku, rok po rozpoczęciu przez Leonarda Praktyki. Zamiast wątkami religijnymi płytę ozdobiono geometrycznymi wzorami. Dominującym elementem kompozycji było koło wpisane w kwadrat. Leonardo miał w przyszłości wykorzystać ten motyw w rysunku człowieka Witruwiańskiego. Wyroki o jego pomocnicy pokryli powierzchnie płyty wyrzeźbionymi w marmurze czworokątami oraz półkolami, których kompozycje i kolory dobrano tak, by odzwierciedlały proporcje harmoniczne i pitagorejską skalę muzyczną. To właśnie wtedy Leonardo dostrzegł harmonię tkwiącą we właściwych proporcjach i zrozumiał, że matematyka to nic innego jak ślady pędzla natury. Piękno geometrycznego porządku ponownie unaoczniło się Leonardowi dwa lata później, gdy pracownia Verokia otrzymała zlecenie, będące ogromnym wyzwaniem inżynieryjnym. Chodziło o wykonanie ważącej dwie tony kuli i zamontowanie jej na szczycie kopuły florenckiej katedry. Realizacja tego zadania wymagała wzniesienia się na wyżyny sztuki i technologii. Ukoronowanie prac nastąpiło w 1471 roku, gdy przy fanfarach i wiwatach tłumów kula została ostatecznie umocowana na czaszy. Leonardo miał wtedy 19 lat. Niezwykłe przedsięwzięcie, do którego powracał w zapiskach jeszcze wiele dziesięcioleci później, zaszczepiło w nim poczucie wzajemnej zależności sztuki i inżynierii. W notatnikach odnajdziemy wykonane z czułą precyzją rysunki dźwigów i przekładni, które Verrocchio ze współpracownikami wykorzystali do wciągnięcia kulistego elementu. Niektóre z tych maszyn zaprojektował jeszcze Brunelleschi. Konstrukcja kuli, którą wykonano z kamienia, a następnie platerowano ośmioma arkuszami miedzianej pozłacanej blachy, obudziła w Leonardzie zainteresowanie optyką i geometrią promieni świetlnych. Ponieważ w tamtych czasach nie było jeszcze palników spawalniczych. Trójkątne miedziane arkusze trzeba było zlutować przy użyciu wklęsłych luster o szerokości około 1 metra, skupiających wiązkę promieni słonecznych w jednym punkcie, które nagrzewały do bardzo wysokiej temperatury. Aby precyzyjnie obliczyć kąt padania promieni i krzywiznę lustra, konieczna była biegła znajomość geometrii. Leonardo zafascynował się niekiedy fascynacja ta ocierała się wręcz o obsesję parabolicznymi zwierciadłami, które nazywał lustrami ognia. Na przestrzeni lat pozostawił w notatnikach około dwustu rysunków obrazujących sposób wykonania wklęsłych lusterek, skupiających padające pod różnymi kątami promienie słoneczne. Niemal 40 lat po montażu kuli na szczycie katedry we Florencji, podczas pobytu w Rzymie, gdzie pracował m.in. nad projektem ogromnych, zakrzywionych luster mogących przekształcić promienie słońca w solarną broń, Leonardo zapisał następujące zdanie: Pamiętasz lutowanie fragmentów kuli z Santa Maria del Fiore? Wpływ na Leonarda wywarła również twórczość Antonia del Polaiuolo którego pracownia stanowiła najpoważniejszą rynkową konkurencję dla Bottegi Verrocchia. Polaiuolo, z jeszcze większym niż konkurent zapałem, podejmował próby oddania w dziele sztuki ekspresji ruchu ciała. W celu jak najdokładniejszego poznania sekretów anatomii przeprowadzał liczne sekcje zwłok. Był, jak twierdzi Vasari, pierwszym artystą, który zdejmował skórę z ludzkich zwłok, by poznać kształt i układ mięśni, starając się zrozumieć nagie ciało w nowocześniejszy sposób. Na jego miedziorycie bitwa nagich mężczyzn, a także na obrazie herkules pokonujący Anteusza widzimy wojowników zadających ciosy lub próbujących powalić przeciwnika zapaśniczym chwytem. Ciała postaci wykręcone są w niezwykle dramatyczny, ale realistyczny sposób. Anatomia mięśni i nerwów kształtuje grymasy na twarzach i skręty kończyny. Ojciec Leonarda nauczył się z czasem doceniać bujną wyobraźnię syna, i jego zdolność łączenia sztuki z cudami natury. Udało mu się nawet zarobić na talentach potomka. Pewien chłop zwinczy i własnoręcznie wykonał niewielką drewnianą tarczę, po czym poprosił serpiera o znalezienie we Florencji artysty, który by ją pomalował. Piero powierzył to zadanie synowi. Leonardo postanowił namalować na tarczy ziejące ogniem i plujące jadem monstrum podobne do smoka. Żeby obraz był jak najbardziej realistyczny, zgromadził fragmenty ciała jaszczurek, świerszczy, węży, motyli, koników polnych i nietoperzy. Pracował nad dziełem tak długo, że smród rozkładających się zwierząt stał się trudny do zniesienia, ale Leonardo tak bardzo kochał sztukę, że nie zwracał na to uwagi, pisze Vasari. Po pewnym czasie Piero przyszedł do pokoju juniora po odbiór tarczy. Gdy tylko przestąpił próg, wzdrygnął się z przerażenia na widok czającego się w półmroku potwora. W słabym świetle malunek na tarczy do złudzenia przypominał żywą istotę. Rodzic postanowił zatrzymać dzieło Leonarda, a chłopu z Vinci kupił inną, pomalowaną już tarczę. Ser Piero potajemnie sprzedał pomalowany przez Leonarda puklerz florenckim kupcom za 100 dukatów. Niedługo potem puklerz znalazł się w posiadaniu księcia Mediolanu, który zapłacił za niego 300 dukatów. Malowidło na tarczy, będące być może pierwszym odnotowanym w annałach historii dziełem sztuki autorstwa Leonarda, stanowiło dobitny przejaw jego talentu do żenienia bogatej wyobraźni ze zmysłem obserwacji. W jednej z notatek sporządzonych z myślą o przygotowanym traktacie malarskim instruował Jeśli chcesz przedstawić wymyślone przez siebie zwierzę w taki sposób, by wydawało się dziełem natury, weź głowę Mastifa lub Ogara i dodaj do niej oczy kota, uszy jeżozwierza, noscharta, brwi lwa, skronie starego koguta i szyje żółwia. Draperie, chiaroscuro i sfumato. Jednym z ćwiczeń, jakie polecał wykonać swoim uczniom Verrocchio, było rysowanie studium draperii. W większości przypadków wykorzystywano do tego czarne i białe akwarele nanoszone na lniane płótno delikatnymi pociągnięciami pędzlem. Według Vasariego Leonardo wykonywał z gliny modele postaci, po czym układał na nich kawałki miękkiej tkaniny zanurzone uprzednio w gipsie i z pietyzmem odmalowywał je w czarno-białym tonie czubkiem pędzla na cienkim płótnie z batystu lub W aksamitnych fałdach i zwojach draperii widać oddaną po mistrzowsku grę światła, subtelne gradacje cieni, a także tu i ówdzie delikatne świetlne refleksy. Niektóre z wykonanych w pracowni Verrocchio przedstawień draperii wydają się studiami do obrazów, inne powstały przypuszczalnie w ramach ćwiczeń. W środowisku akademickim wciąż trwają ożywione dyskusje na temat tego, które z nich wyszły spod ręki Leonarda, które namalował Verrocchio, Girlandajo albo inny malarz z botegi. Trudności z ustaleniem autorów poszczególnych prac to jeden z dowodów na kolegialny charakter pracowni Verrocchio. Szkice rysunkowe draperii pomogły Leonardowi rozwinąć jedną z najważniejszych cech jego artystycznego geniuszu umiejętność operowania światłem i cieniem w taki sposób, by na dwuwymiarowej płaszczyźnie stworzyć iluzję trójwymiarowości. Wyostrzyły w nim także zdolność dostrzegania tego, jak światło w subtelny sposób opływa obiekt, Powodując powstawanie refleksów, załamując się na fałdach i wyostrzając kontrast, albo w postaci odbitego blasku, wkradając się w połacie zacienienia. Pierwszy i najważniejszy cel malarza to sprawić, by ciało namalowane na płaskiej powierzchni wydało się wypukłe i oderwane od tejże płaszczyzny. Ten, kto prześciga w tej umiejętności innych, zasługuje na najwyższą pochwałę. Osiągnięcie to będące ukoronowaniem sztuki malarskiej. Rodzi się ze światła oraz cienia, czy też inaczej mówiąc, z chiaroscuro. Stwierdzenie to mogłoby stanowić artystyczny manifest Leonarda, a przynajmniej ważną jego część. Chiaroscuro, termin powstały ze zbitki włoskich słów oznaczających jasny, ciemny, to technika modelacji poprzez cień i światło. Umiejętne wykorzystanie ich kontrastu pozwala wywołać iluzję plastyczności i trójwymiarowości przedmiotu albo figury przedstawionych na dwuwymiarowym rysunku bądź malowidle. Leonardowska wersja tej techniki obejmowała przyciemnianie koloru poprzez dodawanie do farby czarnych pigmentów zamiast zwiększania jego nasycenia czy też intensywności. Wachlarz odcieni wykorzystanych przez Leonarda do namalowania niebieskiej sukni Matki Bożej z obrazu Madonna Benoit. Rozciąga się od niemal czarnego po prawie biały. Wprawiając się pod okiem a w sztuce rysowania draperii, Leonardo zaczął eksperymentować ze sfumato, to znaczy techniką polegającą na rozmazywaniu konturów i krawędzi. Dzięki zastosowaniu takiego zabiegu artysta może przedstawić malowane obiekty tak, jak postrzega je ludzkie oko, unikając nienaturalnie ostrych obrysów. To z uwagi na postępy Leonarda w tej metodzie, Wasari ogłosił go twórcą nowoczesnego stylu w malarstwie. Historyk sztuki Ernst Gombrich opisuje z kolei sfumato słowami słynny wynalazek Leonarda, polegający na zamazaniu zarysów i stonowaniu kolorów, dzięki czemu formy zlewają się ze sobą i dają pole do popisu naszej wyobraźni. Sam termin sfumato wywodzi się z włoskiego słowa oznaczającego dym czy też, dokładnie rzecz ujmując, stopniowe rozwiewanie się dymu. Wasze cienie i światła powinny mieszać się i przenikać bez tworzenia granic w sposób podobny do tego, w jaki dym rozchodzi się w powietrzu, napisał Leonardo w jednej z maksym skierowanych do młodych malarzy. Przesłaniając dymnym welonem sfumato oczy anioła na obrazie chrzest Chrystusa, a także uśmiech Monalisy, Malarz świadomie prowokuje wyobraźnię odbiorcy do wysiłku. Subtelne cieniowania i niewyraźne kontury sprawiają, że znaczenie enigmatycznych spojrzeń i uśmiechów nieustannie nam się wymyka. Wojownicy w hełmach. W 1471 roku, mniej więcej w tym samym czasie, kiedy miedziana kula znalazła się na szczycie Dłomo, Bottega Verrocchio i spółka podobnie jak zdecydowana większość florenckich artystów i rzemieślników, zaangażowała się w przygotowania do uroczystości, jakie Wawrzyniec Wspaniały postanowił wyprawić z okazji oficjalnej wizyty Galacza Marii Sforcy, okrutnego i despotycznego księcia Mediolanu, którego wkrótce potem zamordowali właśnie poddani. Podczas pobytu we Florencji księciu towarzyszył brat, dziewiętnastoletni Ludwik Sforca, rówieśnik Leonarda. To właśnie do niego Leonardo zaadresował 11 lat później swój słynny list w sprawie pracy. Pracowni Wyrokia powierzono dwa ważne zadania: urządzenie apartamentów, w których mieli mieszkać dostojni goście, a także wykonanie bogato zdobionego hełmu oraz zbroi, jakie Wawrzyniec zamierzał sprezentować władcy Mediolanu. Florentyńczycy zdążyli się już co prawda przyzwyczaić do urządzanych przez medyceuszy wystawnych widowisk, ale kiedy do ich miasta wjechał orszak szacownego gościa z Mediolanu, byli oszołomieni przepychem. Książęca świta liczyła dwa tysiące koni, sześciuset żołnierzy i tysiąc psów myśliwskich. Do tego trzeba jeszcze doliczyć sokolników, muzykantów z trąbami i piszczałkami, golibrodów, psiarczyków oraz poetów. Trudno nie podziwiać kogoś, kto podróżuje z własnymi fryzjerami i wierszopisarzami. Jako że galetco Maria Sforza przybył do Florencji w okresie Wielkiego Postu, Zamiast turniejów rycerskich urządzono trzy spektakle o treści religijnej. Ogólnie rzecz biorąc, atmosfera daleka jednak była od postnego nastroju pobożnego skupienia. Oprawa wizyty księcia Mediolanu stanowiła apogeum stosowanej przez medyceuszy praktyki wyciszania społecznego niezadowolenia poprzez organizowanie publicznych uroczystości i ferii. Dla Machiavelego który prócz słynnego poradnika dla autorytarnych książąt napisał także książkę poświęconą historii Florencji. Zamiłowanie Florentyńczyków do widowisk i uroczystych obchodów stanowiło wyraz dekadencji, jaka ogarnęła stolicę Toskanii podczas długiego okresu względnego spokoju. Jak pisał, młodzi stali się bardziej rozwiąźli niż dotąd. Wydawali majątek na ubrania, przyjęcia i tym podobne zbytki. Nie garnęli się do pracy, za to namiętnie trwonili czas i pieniądze na hazard i kobiety. Nie pociągała ich nauka, imponowały im wyłącznie szykowne stroje i cięty język. Wszystkie te naganne obyczaje nasiliły się jeszcze na skutek wizyty księcia Mediolanu, który wraz z żoną i całym dworem przybył do Florencji i został przyjęty z wielką pompą i szacunkiem. Podczas uroczystości spłonął doszczętnie jeden z florenckich kościołów, co wielu uznało za karę boską za to, że, jak pisze Machiavelli, w czasie Wielkiego Postu, kiedy to kościół nakazuje powstrzymać się od jedzenia pokarmów mięsnych, nieszanujący ani Boga, ani jego wyznawców mediolańczycy zajadali się mięsem codziennie. Najbardziej znany z wczesnych rysunków Leonarda mógł powstać pod wpływem wizyty mediolańskiego możnowładcy we Florencji. Chodzi o portret przedstawiający profil rzymskiego żołnierza w bogato zdobionym hełmie. Artystę zainspirowały przypuszczalnie szkice Verrocchia. W którego pracowni zaprojektowano hełm podarowany galecowi Marisforcy przez Wawrzyńca Medyceusza. Narysowany sztyftem na podbarwionym papierze wojownik ma na głowie hełm przystrojony uderzająco realistycznym ptasim skrzydłem i tak lubianymi przez Leonarda spiralami i wiciami. Na pierśnik zdobi z kolei nieco kuriozalna, ale na swój sposób pełna wdzięku głowa ryczącego lwa. Twarz wojownika została subtelnie wymodelowana za pomocą delikatnego kreskowego cieniowania. Artysta przesadnił wydatnił jednak obwisłe policzki, brwi oraz dolną wargę, nadając im lekko karykaturalny wygląd. Surowa twarz starego wiarusa wydaje się dostojna, a jednocześnie nieco groteskowa. Kaczykowaty nos i wysunięta szczęka tworzą charakterystyczny profil, który stał się swoistym leitmotywem wielu rysunków Leonarda. Wyraźnie widoczny jest tu artystyczny wpływ Werokia. Vasari wymienia w swoich żywotach najsławniejszych malarzy, rzeźbiarzy i architektów dwie wykonane przez Werokia płaskorzeźby. Dwie głowy z metalu, z których jedna była profilem Aleksandra Wielkiego, druga zaś fantazyjnym portretem Dariusza, króla Persji. Żadne z tych dzieł nie przetrwało do dzisiaj, ale znamy je dzięki kopiom, które powstały mniej więcej w tym samym okresie co oryginały. W Narodowej Galerii Sztuki w Waszyngtonie znajduje się marmurowa płaskorzeźba, której autorstwo przypisuje się Verrockiowi. Przedstawia młodego Aleksandra Wielkiego w hełmie zwieńczonym sylwetką skrzydlatego smoka i w napierśniku, na którym widnieje wizerunek twarzy z ustami rozwartymi w bojowym okrzyku.